dobry moi drodzy, w sumie dobry wieczór wam wszystkim. Dzisiaj będziemy sobie grali w inną grę. Dzisiaj sobie zagramy w premierę, w sumie, bo można powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy dzień premiery tej gry. Prince of Persia, The Last Crown, tak to się nazywa? The Last Crown, tak, dokładnie. Będziemy sobie ogrywać gierkę Ubisoftu. Jest to Metroidvania 2,5D, no ale powiedzmy, że to jest 2D. Chyba taki powrót do korzeni tych pierwszych Prince of Persia, także fajnie. I zobaczymy, bo ja w sumie nie grałem w tę wersję 3D. W tą pierwszą, tamtą 2D grałem, ale w tą 3D nie grałem, więc zobaczymy. Jak będzie się w nią grało, czy ona faktycznie jest taka trudna i tak dalej, więc przekonamy się zaraz, moi drodzy. A teraz przełączam się na peceta, bo będziemy ogrywali tą grę na pececie w abonamencie Ubisoft Plus, bo oczywiście nie zapłaciłem za tą grę 270 zł chyba, bo tyle ona kosztuje. Już efekty, już tutaj i patrzę na czat, co tu się dzieje. Siemanko Marsik, witam cię serdecznie, witam pana Dąbka, witam serdecznie, zaczynamy, zaraz się zacznie specjalne wydanie wiadomości, dokładnie. To jest dogrywka po wiadomościach, że tak powiem. Siemanko Audito, witam cię serdecznie. Gdzie moje maniery? Salam aleikum. Jak ktoś odzywało w drugą stronę? Wy tam jesteście eksperci od terroryzowania, nie? Siemanko Monia, witam cię również serdecznie. Jak tam zdrowie? Mam nadzieję, że wszystko jest w pożądalu, że kurujesz się zgrabnie, że tak powiem. Gratulacje do tego sprzętu. A dzisiaj graliśmy z Marsikiem troszkę. Fajnie się grało. Już dziś używany. To Ditori napisał alejkum salam. O, alejkum salam, o właśnie. Siemanko Deli, witam cię serdecznie. Siemanko, siemanko. Nie chcę wsuć sobie doznań, bo ja zaczynam w czwartek. No ale w Ubisoft Plus masz przecież. Możesz sobie odpalić. Już chyba na PlayStation. Dobra, ja od razu odpalę tą grę, bo tak wiecie, nie? Nic się nie pali na tym ekranie. Nie świeci się w sensie, bo czasami ja mówię, jak coś się świeci, to że się pali. A tu w sumie mówi się, że się świeci. A ja mówię, że pali zawsze się. Generalnie coś się z Twitchem stało chyba, bo mi nie działa czat chyba. Poczekajcie. Czat mi nie działa. To Twitch w ogóle działa? Napisał twoja glaca się, Marku, świeci. Nie, no dobra, wszystko działa, okej. Okay. Ja nie wiem, wiecie? Moja glaca się świeci. To najważniejsze. Ma się świecić, po to ją goliłem, żeby się świeciła. Aha, muszę włączyć pada. O! Będzie działać? Będzie działać. Byłam dzisiaj nawet chwilkę na dworze. O, ze śmieciami, ale się liczy. I w takim śniegu u ciebie też tak mocno pada? Pierwsze wyjście od tygodnia. Kurczę. Zawsze coś, nie? Wyjść trochę do ludzi, to szok trochę doznaniowy. co ja chciałem powiedzieć? Glaca się świeci, dawaj łysy draniu. że nie ma. Na PlayStation nie ma Ubisoft Plus? Myślałem, że jest. Siemanko Rafik. Burza śnieżna, tu u mnie też była burza śnieżna. Monika chora, po zabiegu jest. Leży, odpoczywa. Dobra, słuchajcie, co, odpalamy? Jeszcze zobaczymy grafikę. Ustawimy wszystko na największe wymagania, żeby było jak najwięcej detali. Częściowe tło napisów. Tak. Użyj czcionki, kalibracja, język polski, dubbingu nie ma. Okno w całym ekranie, czy pełen ekran? Cały ekran. Okej, świeci się. No taka fajna, przyjemna muzyczka, podoba mi się. Odito Ditori napisał, daj kurwie ognia tam w grafice XDD. Niech się pali, niech grzeje ta farelka, nie? Dobra. Eksploracja, który świat, informacje na mapie, wybierz tryb, jeśli chcesz samodzielnie odkrywać świat. Ze wskazówkami i kody na mapie pokazują położenie następnego celu, widoczne są dostępne, zablokowane drogi, wybierz te tryby, ułatwić sobie nawigację. No nie wiem, to dobra, najwyżej to. Może się później da zmienić, co? Bo poziomy trudności tutaj są? Zrównoważony poziom trudności walk, którym... drodzy wierzyłem, czekają się na standardowy poziom trudności. Mhm. Nie no, standardowy, normalny, ja nie chcę wymyślnych.
że później się odpalał mi boss, kurwa, na samym końcu. No tego byśmy nie chcieli, nie? 60 herców? O chłopie, ale więcej tu nie trzeba. Po zabiegu jest, już wracam do żywych, no. Jak zawsze Ubisoft nie zawodzi, dyskryminacja polskich graczy. No nie, no są napisy, nie? I śmiertel. Nie, jest standardowy. Nie wymyślajmy, nie? Później będę płakał. Siemanko, Damian, witam cię serdecznie. Zobaczymy, jak będzie fajna gra, czy nie będzie fajna. Czy będę się nudzić, czy nie będę się nudzić. A Odito, tam trochę grałeś, nie? Jak oceniasz już tą grę? Odito, Editore. Monika napisał, a krople na nieśmiertelność. Były. 20 minut temu zakropliłem, żeby tak już nie na start. Ale dziękuję za przypomnionko. Zajebista. Czuj się w nią. Okej. Dobra, czuję się, postaram się. Jak będzie tak sobie, to Anon włączy Eldena. Nie no, jedna gra. Jak już się ustawiłem sobie, że będziemy grać w Prince of Persia, to będziemy grali w Prince of Persia. Nie? Że... One of them would become a legend. I tu muszę jakieś 5 bóstw złapać, tak? Albo pokonać bossów. Ale nie wiem, no 280 zł za taką grę to jest dość sporo, nie? O, już mogę? Już jest gra? O, już jest gra. Albo nie. Onward, immortals! Okay. Anahita! Don't worry about me. I'll be save Persepolis. I trained you. Persepolis. Szkoliłem się do tego. Ja pomogę moim rannym wojownikom. Okej. Okay. Ruszamy Sargonia. Kto jest Sargonem? Okej. Okay. Tutaj uników nie ma, czy co? Na razie żadnych umiejętności zajebistych nie mam, więc... Ale grafika jest ładna tutaj, podoba mi się. A mogę tu spać na dół? Okej. Nie ma na razie uników. A mogę się załapać? Tak powiedzmy. Aha, aha, tak, a tu są, tak są uniki, dobra. Aha, tak są uniki. Okej, tak, cyk, o. A, myślę, że... Tak. Aj! Dobra. Zjebałem trochę, bo chciałem go tak jak Spider-Man go wziąć pod górę. Ja z godzinkę grałem i mega, okej. Okay. Siemanko Waldku, witam cię serdecznie. Ile? Chyba 28, no nie, gdzie? 290 prawie aż. 300 aż. Wiem tak, zajebista gra i coraz bardziej ciekawa jak dla mnie. Na razie grałem lekko ponad godzinę i doszedłem do... typa, co pokazuje ciosy, właśnie. Okej. Okay. Siedzę tam już z 20 minut. A na Hita ten boss pójdzie. Ja nie wiem, mam nadzieję. Ale ogólnie jest dużo więcej ciosów i kombinacji niż się wydaje na początku. Ja wczoraj grałem w Lies of P. I jak oceniasz ogólnie tą grę? Bardzo dobrze, takie 8 na 10. 8, to solidna ósemka, taka twarda ósemka. A tu co tu się wydarzyło? Ktoś chciał zaświecić? No to dobry typ. Nie wiem, o co chodziło. Ale Audito już musiał go wyjaśnić. Trochę Yubi przesadziło z tą ceną. 280, no tak, jest za dużo.
To jest, za 200 to jeszcze, nie? Skąd te emocje? No właśnie. Czekajcie, bo ja coś źle przeklikałem. Okej, teraz. Ten bohater nazywa się Anahita, okej. No, wiesz, słuchaj, no musisz się ogarnąć, bo tutaj moderatorzy pilnują, czuwają. Jak chcesz obrać, to zapraszam do mnie. Chętnie podejmę rękawice. Aha, zablokować jest... Okej. Ała, zrobiłem akurat... Aha, okej, coś chwila. To muszę wparować. Okej. Nie no, ja jestem Sargonem. Anahita to jest chyba ta laska, nie? Na jednego hita. To tak. Rain of fire! Keep running, Sargon! We must eliminate those Kushan archers. Jestem Sargonem. Kalgonem jestem w sensie. Czemu tak podskoczyli, a ja nie tak nie potrafię? To nie fair jest. Oni są odjebani, a ja nie. Odito di Torri napisał, jak nie pokonasz pierwszego bossa za pierwszym, to ja nie wiem. Jak nie pokonam, ale mam mało życia. Nie wiem, bo chciałem próbować parowanie, jak działa. A tu jest... od razu jest pierwszy boss? Aha, bo to jest ten mój ziomek, tak? Dużo się dzieje na tym ekranie. Dużo wpierdolu się. O, Bartas! Witamy z powrotem! Witamy z powrotem w Bandytach Anona. Bardzo mi miło. A co, jakaś, coś się dzieje? Zdradzi was... Aha, okej. Dobra, kumam. Zaimponowałeś. To prawda. Bardzo ci dziękuję za wspieronko. A tu jakieś dusze zdobywam, czy nie? Odito di Torri napisał, czekamy z Marsikiem na emocje. Na razie jest początek, no poczekajcie, nie? Ja zaraz stracę wszystkie swoje umiejętności, których nie posiadam. Dopiero będzie ciekawie. Okej. Nieśmiertelni. Teraz będzie boss. Odito di Torri napisał, tak zdobywasz, ale później dostaniesz potkę przed pierwszym bossem. Okej. Marciu, dziękuję ci, tyle miesięcy wspierasz. Jesteś szalony. A co to jest za ziomeczek? Nie pomaga. Dostanę później jakąś potkę, tak? Wahram! Co mi dał? Aha, zdrowie. Op, 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 op. Idziemy dalej. Owiszka. Mhm.
Śmieszne, oni mają imiona zawsze. Audito też. Aha, tu ja muszę rozwalić tą bramę, tak? Użyj naładowanego ataku, okej. Okej, dobra. I w górę, Nygusy. Tak, zachęcam was do łapkowania, oczywiście, moi drodzy. Siemanko, Piterek, witam cię serdecznie. U ciebie śnieżyca, u mnie tak samo. U mnie też była śnieżyca mocna. Teraz będzie napierdalanka. Generał Uwiszka. Czekaj, O, dziękuję ci. Nie ma sprawy. Bo tam widzę podziękowania za Elden Ringa. Czekaj. Tobie nie zabrało mi dzwonków kowali i nie ulepszyły moje katany. O, cieszę się bardzo. Co to było? Ale dostał w ryja. A chyba mnie zabije. Fajna muzyka jest tutaj taka. Podoba mi się. On wygląda trochę jak Święty Mikołaj, tylko taki bardziej bardziej arabski, że tak powiem. Skradni grają robotę. Tak, cieszę się bardzo, że wam pomagają. The mighty Simurgh, protector of Persia. Has long left, but should our enemies try to take advantage of the situation, they will soon find that the kingdom's break. Kiedy zostanę sam, bez mocy, bez niczego, już zaczynam od zera, od nowa. Już pokażcie mi to od razu. Auditori napisał: daj panie tą anulację biedy na prawy róg czy pod ciebie. A, okej, okay, macie rację. Przepraszam. The divine birds. Anulacja biedy z kamerką, nie? Bo tutaj jest ten... Kamerka jest po prostu zasłania, ja wiem. Tam chyba życie czy coś, nie? Chyba tak. Teraz powinno być okej. Okay. Sargon uratował wszystkich. Keskat in pace. Keskat in pace. Accept this royal sash as a token of our gratitude. No fajne, fajne. Znaczy generalnie bardzo mi... Czarny Witcher. Czarny Wicher. Jakby Witcher byłby czarny, w najnowszym Wiedźminie byłby czarny, to co byście o tym sądzili? Ludzie byli w szoku. Jak ten chłop. Dziękuję, Princess San. Książę Gasanie, Gasan. Marsik napisał: Nigerum veto. Nigerum veto. Odito Ditori napisał: spokojnie, za jakiś 15 minut się rozkręci. Jak facet na łódce. Film o facecie na łódce się rozkręci. Nie, ale graficznie ładnie to wygląda. Ja wiem, że to jest taki... Troszkę
sznyt bardziej indyczkowy, ale... Co mam zrobić? Odito di Torri napisał śmierć w Wenecji? Śmierć w Wenecji. Tak, to śmierć w Wenecji była, nie? Your name brings hope. Maybe. I didn't ask to be prince either. But fate has spoken. Dlaczego ja nie gram księciem Persji? The others of not all warriors belong in the throne room. Join them, Sargon. I idę stąd. No i mam mapkę? Nie mam mapki na razie. Mam tylko bronię. W sumie to fajnie wygląda te menu. Bardzo mi się podoba takie troszkę w stylu tych wszystkich hero shooterów, nie? Przedmioty misji, królewska szarfa, naszyjnik Sargona. Okej. Okay. I'm proud of you, Sargon. A Nahita to jest. I defeated Yuvishka and we saved Persepolis. A no, bo nie jesteś godzien tego zaszczytu. Jak to? Tak naprawdę jesteś księciem, ale nie prawego łoża. Jestem synem listonosza. To wysoka postanowa poprzeczka. What is at the end of my blade? I know. Found an answer yet? I won't figure that out. Za trochę te dialogi, przewijanie tych dialogów mnie wkurwia. Bo oni mają bardzo dużo do powiedzenia. Dialog jest bardzo długi. Oni to źle zrobili. Bo ja wiem, że oni to chcieli zrobić na styl Hadesa, tylko w Hadesie masz tam, powiedzmy, dialog zrobiony na krótko. Trzy wypowiedzi i koniec. A tutaj ten dialog jest dłuższy. To już mogli go automatycznie puścić. To bez sensu jest, nie? Kurwa, uczcie się robić te gry. Do chuja pana. Bo normalnie te dialogi są przerywane, jak nie kliknę dalej i... No nie czuć ciągłości rozmowy, że tak powiem. Hopla! Hopla! Jestem! Taki Assassin's Creed, nie? Assassin's Creed'u. I'm telling you, Prince Hassan may be my son! Dialogi ważne jak wszystkich Souls-like'ach. Moim zdaniem spoko, żeby każdy przeczytał. No, ale to ja wolę nie mieć przerywanych dialogów, nie? Ale ja streamuję, więc tak się nie skupiam na fabule często, nie? Potem nie pamiętasz fabuły, no wiem. Ta gra nie jest tylko dla dorosłych. To jest tylko przeważnie dla dorosłych, wydaje mi się. Dla fanów, starych fanów w pierwszej części. Tak mi się wydaje. Czekajcie, oddalę mikrofon w ogóle, bo mam za blisko. I później tak mi buczy. So, you're mingling with aristocracy now, eh? Or trading in your swords to become a satrap. Laugh all you want. Who eliminated a general tonight, huh? Don't encourage them, Sargon. It just means you've impressed them. Yeah, he's right. You were impressive. If you want to talk more quietly, I won't be far. Ciszej porozmawiać? Na pewno porozmawiać tylko? So, will you still remember us now that you're famous? Samogram i kupię i ogram z dialogami. No, czemu nie? Przecież ja nie zakazuję tego. Sort of. In her own way. You know, it is amazing. What you should be proud of yourself. We all are. One of our own eliminated. A dziwne, że tamta Anihita nie rusza ustami, a ta rusza ustami. And you are the White Lion's pride. Podczas rozmowy. Tak mi się wydawało, nie? And with Sargon's bravery, that's enough. We made the city safe. The people are at peace. This is cute, but. Can we go celebrate now? Our usual halt has food and I wouldn't miss it. Varro! Prince Hassan has been kidnapped. Kidnappers? They must still be in the palace.
Nie, to źle to wygląda. Źle to wygląda. W sensie te dialogi, nie? Ja je czuję wkrętki, jeśli chodzi o fabułę. Tutaj mi się ta gra podoba wizualnie, nie? Ale jakby te przerywniki filmowe są takie, no... mało atrakcyjne. Są jakieś babeczki albo wychudzeni ludzie. Silne kurwa są. Odradzają się chamy. Nie, ten już padł. Editor napisał: hej Kiszak, co u ciebie? Ale nie, ja się nie dopierdalam na siłę, nie? Tylko mówię. Co mnie może wyrzucać z immersji? Trzeba już go. Już mi Kiszak ujedzie. Się rozpierdoli, bo cham się odradza. Ataki Saragona wytwarzają atrę, a utrzymywanie obrażeń zmniejsza jej zapas. Widocza postaci. I co później z tą atrą zrobię? Gdy wskaźnik się napełni, możesz użyć fali atry, różne zdolności LT plus to. Okej. Oh yeah! Teraz musimy się atra zapełnić. A takie małą tarczę mają. Jak w Originsie miał ten Pajek, nie? Pytu, 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 pytu. Powiem tak, kurde, mocni są gnoje. Dalej, hopa. Gdzie są moje dusze? Gdzie jest moje 300 baniek? Anahita, what is this all about? I wasn't planning on killing you, so... A i ona oszukuła, ona zdradzi, tak? A coś czuję, że coś jest nie tak z nią od samego początku. Wojciech Palasz napisał: nie tyle mocni, co wytrzymali. Tak, wytrzymali, tak, masz rację. Ja źle dobrałem słowa. Oszukła nas wszystkich? Niedobrze. Oszukistka. I on się nie wydostanie. A tutaj jest taki luj wielki. Będzie do pokonania. No to się napierdala im. Kurwa. Aj. Wojciech Palasz napisał: rób ślizgi pod nogami i cios w plecy. Tak, tak, tak. To widać od razu, że... Ale czasami nie da się, nie? Ale fajna muzyka podoba mi się, taka bardzo filmowa. Ała, kurwa jebana. Podoba mi się bardzo muzyka tej grze. Odito Bitori napisał: Wojciech już grał u kogoś hehe. Grał na streamie, u mnie. Kurwa. Oj. Szybko się napiłem kolki. A mogłem jeszcze wykorzystać tą supermoc, atrę. Nie zrobiłem tego. Ale podoba mi się. Generalnie ta gra, jeśli chodzi o design,
Podczas samego gameplayu muzyka bardzo mi się podoba, fajne. Lubię taką muzyczkę też. Przyjemnie to wygląda. Jakbym miał taką grę na PlayStation 1 pierwszy raz, jakbym grał, to bym grał jak pojebany. Tak bym grał długo, żebym zaspał do szkoły. Nawet do szkoły nie poszedł. To jest jedna z tych gier. Żebym zarwał nockę. Ale możesz Rafik na PC-cie ją ograć, nie? Aha, bo na PS5 grasz, okej. The old Citadel. Anahita took Princess. W ogóle muszę pochwalić, udało się dziś ubić Radana w Eldingie. No moje gratulacje, mój drogi. Radan, bardzo ciężki boss. Bardzo gratuluję tobie. Bardzo się cieszę. Chciałbym upaść na głowę, żeby płacić za takie coś. No zawsze możesz ograć na PC-tku, moi drodzy. Nie wiem, czy w Auditorii napisał Dąbek, to jest wysłannik. Tak. Chyba nie wiem, czy GeForce Now ma Ubisoft Plus, ale opłacając za abonament GeForce Now plus Ubisoft Plus, to wynosi ci około 100 zł za grę. W sumie opłaca się, nie? The gates to the Simorgh Temple only open for members of the royal family. She has lost her mind. She will never get the Simorgh. Ona pewnie ma jakieś podwójne dno w tym wszystkim i ona jest podwójną agentką. I tak naprawdę go ochrania, ona nas nie zdradziła, tylko go ochrania. Na 100%. To jest taka prosta fabuła, wiecie. Immortals, follow me. Let's help Ardashir and. A jestem śmiertelny czy nie śmiertelny? Może na koniu chodzić, tutaj biegać, bo bez sensu byłoby, nie? Ale graficznie to wydaje mi się, że ta gra przy... Auditorii napisał proste jak droga z Łodzi do Poznania. Tak, no to prawda. Bardzo bezpośrednia, że tak bym powiedział. Bardzo przypomina mi ta grafika ten... Immortals Rising of Phoenix, coś takiego, nie? To też Ubisoftowa gra była. Mam mapkę? Mam tylko misję główną. I to jest Zagubione Dolne Miasto. Wieczór Wielkiego Zwycięstwa Persji. Lokalną generał Architę, aby oddać jej syna. Do Cytadeli. Dobra, to nie jest najnowsze Mario, gdzie można się cofać w lewo. O, Dito, jaki żartowniś. A demo też się tak zaczynało? Tak też to był taki początek gry? Opla. Artaban. No, but I've read about it. This place was once religion, medicine, astrology, geometry, algebra. All knowledge was gathered here, accessible to Mount Cuff was home to a great citadel of wisdom, the pride of. And what happened? No one survived to tell the tale. And to think that Prince Hassan is caught up in all this. Who knows what might await us. Ładnie, podoba mi się graficznie. Lubię taki styl graficzny. Bardzo to ładnie wygląda. Przyjemnie dla oka, naprawdę. Naprawdę superancko. O, hopla. O, hop, może jest podwójny skok? Nie, chyba jeszcze nie. Jeszcze nie na tym etapie, mój drogi. Ja tutaj jeszcze wrócę. Tam jest jakiś itemek pewnie cenny. Okej. Okay. Ha. A tu mogę wejść do środka? Nie. A w dół? Tylko w prawą stronę zawsze idziemy. Skręcamy w prawo. Super, ładnie to tło wygląda. Kurczę, elegancko. What is this source? I'm a warrior, not a seer. Frozen as it falls. As if time had stopped. Ja
Siemanko Evolution, witam cię serdecznie, siemanko, siemanko. Słuchajcie moje słowa, na koniec roku ta gra będzie grą roku. Powiem ci tak, tak samo uważałem o Dead Space'ie, remake'u. To była pierwsza gra w 2023 roku i to była jedna z lepszych gierek w zeszłym roku. Dead Space Remake, także możesz się nie mylić. Ja muszę być tu podwójny skok chyba. A w locie mogę? Nie mogę. Hop! Odito di Torri napisał, tam było zejście na dol. Aha, ale poczekaj, bo tutaj też jest coś. Chyba, nie? Nie. Odito di Torri napisał, jak w The Last Faith. Wojciech Palasz napisał, tu się demo zaczynało. Aha, okej. Okay. Demo zaczynało. Czyli to jest najgorszy kawałek gry, w sensie, te demo. Się pewnie coś otworzy później, nie? Odito di Torri napisał, tu chyba nic teraz nie ma, ale żebyś na poznej wiedział. Okej, okay, dziękuję ci za informację niezbędną. Stay sharp. Prince Hassan can't be far now. Something is not right here. We must proceed with caution. Sure, man, Elias. You can scurry from shadow to shadow like frightened vermin. I'm serious, Orod. There's a strange presence here. I can feel it too. And there's only one way to find out. Ha 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 ha! Let's go then. O, wygląda jak ten ze Street Fightera. Taki też był taki osiłek wielki. On miał jakiś taki takie rosyjską nazwę, zapomniałem. Też taki podobny właśnie. Odito di Torri napisał, Yuri Blacz. Yuri Blacz, nie, ale coś blisko. Nie wiem, czy obecna konfiguracja twojego komputera wystarczy na tak wymagającą grę. Nie, no dajcie spokój. Starfield to rozumiem, ale taka gra to raczej powinna pójść. Long dead, judging by the rot. How is that possible? They left not long before us. We are not welcome here. Stay on your guard. We will find the prince in Anahita. We go east. We don't go anywhere. Nawet nie marzę tej gierce. Marsik ma teraz w co grać. Naprawdę. Recenzja i ponoć dobra gra, wymagająca gra jest. Na razie nie wiem, czy jest tak mocno wymagająca, jesteśmy na początku podróży z tą grą, ale prawdopodobnie tak będzie, nie? Patrz, jak dostał. O, mam duszę wreszcie. Wreszcie zaczyna się przygoda, kurde, a nie jakieś tam dziwne rzeczy. Okej, tutaj takie dostaję takie klejnociki. A, czyli za jednego strzału od razu dostałem klejnociki? Okej. 23 dusze. No to nie są żarty, moi drodzy. Okej, też. Okej, muszę teraz naładować, tak? Nie mogę? Aha, to muszę czymś otworzyć, rozumiem, jakąś umiejętnością. Dobra. Odito di Torri napisał, tu test na poznań.
Aha, no to czyli jakąś umiejętność do, potrzebuje, nie? Oła. Muszę nauczyć się parowania, bo później będę płakał. Ej, już? A nie mam... Mam pitku, dobra. A tam już byłem. Okej. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę fajna. Na razie gierunia. A sobie poziom dla amatorów. No i jak? Zrobiłem normalny poziom. Domyślny, czyli normalny. Na jakim poziomie trudności? No i nie najłatwiejszym, na normalnym, z tego co wiem. Co ja tu muszę zrobić? Aha. W taki sposób. Okej. Odito di Torri napisał na amatorze gra. Jakim kurwa amatorze? System. Dostępność. Nie no, gram na normalu. Użyj kodu, dostępność, opcje. O je, było. Poziom trudności. Wojownik. Jestem wojownikiem, a nie początkującym. Bohater nieśmiertelny. Nieśmiertelny jest najtrudniejszy, to jest trudny, a to jest normalny. Nie mogą nazywać normalnych trybów, kurwa, normalnie? Tylko jakieś wymysły? Szmery, bajery? Nie wiem, co mi to daje, ta informacja. Jakieś emocje. Kurwa, co wy myślicie, że ja cały czas będę kurwował przy tych grach? Nie można tak. Ej, co jest? Czemu? A ja nie mogę tak... Nie mogę tu wejść jeszcze. A mam już mapkę? A gdzie tu jest mapka do włączenia? Jeszcze nie ma. Odito di Torri napisał, zdobędziesz zaraz. Aha. Paszek poszedł w górę. A, bo tu się zapada. Tak jak w oryginale, nie? Były te pułapki też takie. Tu jest jakieś drzewko. Mapka na M. A czekaj, kliknę. A nie jest na M. Co kłamiesz? Jeszcze zobaczymy tutaj, co jest. A tu jest wejście zamknięte. Okej, okay, to idziemy sobie na dół. Hopla, hopla. I tu jest drzewko, okej. Okay. Czyli tu to jest moje ognisko, tak zwane miejsce łaski, ale...
językiem Elden Ringowym. This place is too dangerous for a child. Don't worry about me. Rok i Rysław opinują grę jako najlepszą grę Ubisoft od lat. O, to ciekawa opinia. Takich ludzi to trzeba cenić z taką opinią. Na tap chyba, albo ty grasz na klawiaturze. Że przyjemność z grania była prawdziwa, to pad musi latać po pokoju. Muszę zamontować sobie jakiegoś drona do pada, żeby latał po pokoju. Bo nie stać mi na rzucanie nim. Co myślisz o drukarce Epson? Astus, absolutnie nic nie myślę o niej, bo mam HP. A kto już majaczy na stare lata? A to nie wiem. Czy majaczy? Chyba nie. Coś tam potrafi grać, nie? A jeszcze do nalewania tuszu, a nie do wymiennych. Odito Di Torri napisał: wsłuchaj się. Ja was słucham, moi drodzy. No i mamy mapkę, no i mamy mapkę, no i... I might as well show you a neat trick. Pokaż sprytną sztuczkę, pozwala ci zrobić zdjęcia. Na górze do niestępnych przejść skarbów, który dotrze, gdy będziesz na bezdolności, koniecznie pamiętaj te miejsca. Używaj okruchów pamięci, żeby zrobić zdjęcie otoczenia i automatycznie zapisać na twojej mapie. Aha, okej. Okej, po prostu tu pokazuję, pokaż. Thank you, miss. Dziękuję, panienko. I don't know your name. My name is Faraba. I'm Sargon, warrior of the Immortal. Oh, doesn't that sound impressive? Well, Sargon, I'm sure we'll meet again in Mount Carr. I'll share my discoveries with you when I can. But I'll need time crystal. No niezły Sargon z niego. Welcome to Mount Carr. Chodzi z 5 lat, jak używam codziennie. Tutaj sobie wydam jakieś te punkty. Umiejętności. Aha, tutaj nic nie zrobię, tak? Kurde, jak będę większy, to dotrę tutaj. Nie mogę wejść. A tak? Nie, też nie mogę. Nie, no nie mogę wejść tutaj. Dobra, idziemy dalej. A! Odito Di Torri napisał: jak dotrzesz do miejsca spokoju, gdzie Nape kupujesz amulety, to idź na górę na prawą stronę, tam się nauczysz ciosów. Pisze, żebym sam nie zapomniał ixt. Okej. Jak dotrzesz do miejsca spokoju, gdzie kupujesz amulety, to idź na górę na prawą stronę, tam się nauczysz ciosów. Miejsce spokoju, gdzie kupuję amulety. Ciekawe. Ła, ojeju. Tu, napij się. O kurwiszonie jebany. Odito Di Torri napisał: tu będzie ukryte przejście za ścianą po lewej na górze. Okej, o dobra, to jest ściana z iluzją. Jak w
solsikach. Okej, poszło. No, dawaj. No, no. Co jest? Okej. Aj, to jest tutaj. Okej, fajnie. Rozumiem. Odito di Torri napisał: odbij się od lewej ściany i do góry. Okej. Okay. Odito, ja to wszystko wiem, nie musisz mi dwa razy mówić. Ja to jestem ekspertem od takich gier. Wiesz? Okej. Okay. Odito di Torri napisał o tydraniu: łysaty, już ci nic nie powiem. Żartuję, przecież doceniam twoje podpowiedzi, mój drogi. Łaszka sobie drę. Teraz co? Odito di Torri napisał: Monika cię już podsumowała. Wojownik. Okej. Mam zejść na dół? Zaraz zobaczymy. Aha, okej. Okay. O kurde, ale naprawiłem czas. Wszystko naprawiłem. Opla. Ojeju. Jakieś wstrętne ptaszyska tutaj są. Odito di Torri napisał: coś bym ci powiedział ważnego teraz, ale nie. Anahita, don't you dare. Okej. Dobra. Będę musiał sam się domyślić. Anahita was here. Then Artaban may be right about her wanting the throne. Czemu w takich innych kolorach to teraz wszystko jest? What is it? I'm not sure. But to get to Hassan and Anahita, we must destroy it. Teraz muszę mieć jakiś taki ten odległość na dystans. Baram sent him to the east to I'll try to find him. I'll look for another way. Okej, okay, mam tu strzały, ale co ja z nimi mogę zrobić? Wziąć ich nie wezmę. Chyba jeszcze nie mam jakiegoś łuku, nie? Pewnie. A tu co tu jest? Siema kupcom, witam cię serdecznie. Po prawej jest zejście do piwnicy, ale to trzeba iść z amuletem węża, bo nie ogarniesz, trucizna jest. Okej, okay, czemu nie Eldenik? No bo teraz jest inna premiera gry, innej w sensie, nie? To także trzeba wykorzystywać ten moment i ograć sobie jakąś gierkę premierową. A tu co tu jest? Okej, tu jest jakaś winda, ale to zaraz. Jeszcze tu wejdziemy. Schronienie.
Ogito di Torri napisał Pierwdul. Pierwdul. Jak Pierwdul to. What brings you here? My allies and I are in pursuit. Then you and the others. Mount Carf has seen its share. Ogito di Torri napisał później góra, góra po prawej. Ale kiedy zrobisz znowu odwyk od Koli? O, nie wiem, powiem ci. Może latem? Latem może zrobię. Its unique properties will. Od Koli w głowie się pierdoli, to ja wiem. I'll make good use of this. Mam zacznie zwiększyć zdrowie, dodatkowo zdrowie przy drzewkach wak-wak. Używam amuletów przy drzewie wak-wak. Welcome, welcome. Welcome, welcome, my friend. Posiadacz amuletu, na stałe zwiększa limit noszonych amuletów. Xerxy. Rogata żmija, nie znacznie zmniejsza obrażenia otrzymywane od trucizny. O tym mówiłeś, że to bym musiał mieć i wtedy będę miał mniejsze obrażenia od trucizny? Odito dito. Włosy, jakie włosy? Okej. Okay. Potok pije tą kolę, przecież Wojtek przelał mi ostatnio donate'a 30 zł, żebym kupił kolę. To kupiłem kolę i teraz ją piję przecież, nie? O co wam chodzi? Jak pijesz kolę z prądem, to się pierdoli. Latem na te baseny Twitch, żebyś miał formę. O właśnie, ja na razie to mam ten. Wojciech Palasz napisał, no i dobrze, pij, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych. Tak, dziękuję bardzo. Ja na razie to mam Bebzon wybity. I co mówiłeś? Ogito di Torri napisał Wojtkowi, ten nadmiar włosów na środku się nie podoba i chciał, żeby się wyrównało do boków, tak. Już cię wypuszczam. Chociaż byłeś na dworze przed streamem, no ale nieważne. Życie jest jednoczasem, nie warto sobie wszystkiego odmawiać. Dokładnie tak jak Estus piszesz. Trzeba pić Estusy, że tak powiem. O, źle przysiadłem. Dobrze, i co ja sobie mogę tutaj zrobić? Amulety wybiorę. I co, mam trzy wybrane amulety? Używaj. Teraz używam te trzy amulety? Chyba tak, nie? Zwelkosterks.pl napisał Nushgate. Teraz do tyłu i aha, i dobra, okej. Nushgate, właśnie dzisiaj jest 15. Co tam się będzie działo tego 16? Artaban, Sargon, Varum saw Anahita's guards and he's in pursuit. Ogito di Torri napisał, jutro wiekopomna chwila nastanie. A co by Drop zrobił, jakby mieszkał na czwartym piętrze bloku, to by się zastanowił, czy iść na dwór? No pewnie tak. Prawdopodobnie tak by było. Ogito di Torri napisał Nushgate. I intend to serve until my last breath. After all, masz willę z basenem, czy paga na podwórku? Chyba właśnie taki basenik dla dziecięcy, nie? Jak to na Twitchu. Dziewczyny się kopią. Zwykłe ataki, ataki wrzucające, ataki z powietrza. Co ja tutaj sobie mogę kupić? Ogito di Torri napisał, Anon, komar jakiś za tobą lata. Za mną komar lata? Ataki z powietrza. Poznaj szeroki wasze ataków. Ogito di Torri napisał, oto jest kozak, leć od początku. To jest kozak, leć od początku.
Odito di Torri napisał, uwierz mi, mega warto. Ja już nie spamuję tym nic. Okej, to są jakieś takie serie, gdzie... będę dotrzymał dodatkowe umiejętności za to, tak? Very well. Bear in mind, you can read the... Since you propel your opponent away with your last... At close range, the sweep is good against smaller... Z Velkosterks.pl napisał... Aha, dobra. Monika napisał trening wojownika. Tak. Trening to jest wojownika, to prawda. W końcu jestem wojownikiem, nie? A nie, przepraszam. An airborne enemy cannot retaliate until they're back on their feet. Make you perfect to cripple agile enemy. Remember that you move forward with each attack. If you want to keep your distance, the sweep allows you. This doesn't suit your style, but some situations might require you to take such precautions. Poczekajcie, bo to jest 10 sekund, on jest na dworze. Z Velkosterks.pl napisał... Ja mu przemarzły jest. Ale nie wymięka. Chyba jest sostenka, ale nie wymięka. Chyba... Przy ognisku. Odyta nikt nie zajdzie w ciążę, bo będzie nowe prawa aborcyjne. Jak to? Dostałeś już wezwanie na szkolenie wojskowe? Nie. A powinienem dostać? Sukces. Wyjdź. Okej, okay, i... I co mam wszystko teraz robić od początku? Do you remember what I told you about propelling enemies up in the air? W Polsce podobno teraz ma być tak dobrze, że wszyscy imigranci wracają do Polski. Ale jak? Imigranci... imigranci w innych krajach, Polacy w sensie. Zobaczysz, ile się nauczysz. Zobacz, ile się nauczysz. Okej. Aha, w góra. A word of warning. You can also... Rob ci, już kurwa nie zmyślaj, co? Okej. Muszę iść blisko. Jezu, źle. Following through with your attacks lets you stay in the action. Już mogę słuchawki założyć. Remember. Now then, the forward slash. Idź do przodu. A to ja znam ten cios, bo go wykorzystuję co chwilę. Now let's combine everything. Chase the enemy. Powiem tak, mogą sobie zabrać ten paszport, w dupie ich mam. Nie wrócisz. Rodzaj niemiecki. Ale jak? A nie rozumiem, dlaczego tak? Aha, przytrzymaj. Okej, okay, dobra. Z Velkosterks.pl napisał w sprawie imigrantów, wierzę w naszych rodzimych fanatyków klubów piłkarskich ze Zjednoczą Syrii przeciwko brudasom, którzy nie chcą pracować. Tak, ja już ich widzę, fanatyków. Morda była taka, ale jak przyjdzie do czego, to nie będzie nikogo, nie? To jest normalne. Understand.
Ale co, jakieś powołania mają być? Jakaś wojna idzie faktycznie? Czy coś mi omija? Bo tylko całe swoje informacje o wiadomościach z Polski na świecie czerpię z memów, więc nie wiem, coś się dzieje faktycznie poważnego? Now for a specialty of yours. Angole mi o tym mówili właśnie, chcą ściągać do Polski siłą sobie. Tak? Memy wystarczą, kurwa. Życie to mem, więc wiecie, no czerpię stamtąd informacje. Zresztą to ci wytłumaczę, bo ja w woju. No to tłumacz. Tłumacz, bo to ciekawe teraz co mówicie. Kurwa, nie chcę iść do wojska, ja pierdolę. Telkosterks.pl napisał, nie wiem, ja się na gaśnicy się zatrzymałem. Ja chcę grać w gierki, a nie do woja, kurwa. Czy się was pojebało? Ja się nie nadaję do wojska. Ja poszedł tam tylko na mięso armatnie. Ja mogę postrzelać spada. Czekaj. Aha, okej, z góry, okej, kumam. Co jest, kurwa? Aha, najpierw dobra, okej. You can send the enemy up even higher with aerial combinations. Na Polskę na pierwszym froncie. Obsługa gaśnicy. Ja chciałem, jak kończyłem szkołę, ale nie teraz. Teraz, jak dobrą robotę złapałeś. Czekaj. Aha, czekaj. Moment, muszę się przyzwyczaić. Okej. W locie. This technique is should you see a use for it? Kurwa, dużo tych tutoriali. Czekaj. Okej, fajne. Fajne są te ataki. If I rush to the ground afterwards, I can maintain my flow before they get back on their feet. Miałeś praktyki jakieś na jazdy krykosupem? Muszę kategorię sobie robić. Jednego skasiłem. Będziesz obsługiwał łazika. Moździerz, kurwa. Duża szansa, że Trump znowu wygra. Napisał zaraz, będą jak poradzić sobie z gościem starczą IP. Okej. Duża szansa, że Trump znowu wygra. Jak już zapowiedział, będzie wycofywał wojska z Polski, koniec NATO. Okej. Przychodzi listonosz do cywila i daje list. Wtedy masz... przychodzi listonosz do cywila, daje list, wtedy masz 6 godzin na stawienie się lub więzienie. Jedyna opcja, a to nie jest tym listem tak, że najpierw dostajesz pierwsze powiadomienie i dopiero później jak nie zareagujesz na nie, nie wstawisz się, to wtedy dostajesz kolejny list i w ciągu tam 6 godzin masz się stawić. To czasami nie jest ten sposób, że ktoś tam w błąd ludzi wprowadził. A nie, że od razu list i 6 godzin, no bo to byłoby pojebane, nie? Do woja biorą wszystkich, szkolenie, ustawa weszła, dostaniesz pewnie za jakiś czas, chyba na 3 miesiące dostaniesz mundur, hełm, orzeszek i śmierdzące buty. Hurra! Jak jesteś wojskowym, to żandarmerię, o to muszę szybko oświadczyć o skoliozie i o szczepieniu kręgosłupa wyrobić. Znowu gadanie o wojsku, rok temu było to samo. Tak będzie co roku. Jedę do więzienia na 5 lat. Weźcie, nie siejcie paniki. Właśnie nie ma czegoś takiego w Polsce, jak już dyktatura stała. Co? Co wy, kurwa? Ja to muszę później sprawdzić, bo coś, wydaje mi się, że pierdolicie głupoty coś. Tak, głuchy telefon polski, jeden coś powie, drugi przykręci, tak. Może pozwolą ci Alan robić swoje poradniki, jak se poradzić. Tak jak widzieliście ten materiał,
dokument, chyba na dwójce to leciało, albo jedynce, z tym wojskowym, co nie chciał wejść do tego tuneliku tam, żeby przejść. Wchodzisz, masz wejść! Nie wejdę! Dlaczego? Bo się boję ciemności! Coś takiego. To ja będę tak reagował. To było dobre. To było dobre. On będzie robił daily Souls-like OS Voyage, dzień pierwszy. Jak zdobyć dużo dusz na pierwszym dniu. Sargon. Athra flow as much as Ja mam kategorię A z tego co kojarzę, ale taką upośledzoną trochę, że tak powiem. W sensie, że nie będę mógł być na polu bitwy, ale że prawdopodobnie przekieruję mnie do jakichś takich bardziej spraw. Nie wiem, czy do biurowych, ale takie wiecie, nie? Witori napisał, Glaca możecie zdradzić w krzakach? Prawdopodobnie, to raz, ale tu chodzi, nie wiem, o mój wzrok, chyba? Nie wiem. Ja niby dostałem A, ale takie, mówię, upośledzone A to było, nie? Takie niepełne A. Co to jest? Aha, raz tak. Z Velkosterx.pl napisał, po czym wsiada do czołgu. Zobaczcie, teraz jest idealny moment, by lekko przyfarmić duszę, bo potem czołgu nie będzie i może być ciężko. Ja będę farmił duszę ruskich. Też a upośledzone, czyli A z paragrafem. W międzyczasie wzrok zepsuł do tego. Wszyscy są teraz chorzy. Wszyscy, jak teraz faceci siedzą na czacie, teraz wszyscy powiedzą, a mnie tutaj boli paznokieć. Napisał, takie dusze to mało warte, hehehe. Mało warte, tak. Ja ogólnie jestem chory, ja się nie nadaję do wojska, powiem wam szczerze. Perfect. Kurwa, nie chcę żadnego wojska iść. Pierdolę. Za co ja mam walczyć? Za kraj, który zostanie sprzedany? Szkoda gadać. Chociaż nie powiem szczerze, jestem na takim etapie życia, że taka wyprawa do wojska byłaby dość pewnie ciekawa dla mnie. Z Velkosterx.pl napisał, jakbym granatami zaczął rzucać, to by mnie wyjebali od razu, hahaha, mam dobry. To Ogandan nie miałby cię kto wyjebać, bo byś wszystkich pozabijał. Narzekali, że Ukraińcy wyjeżdżają za granicę i nie walczą, że sobie papiery załatwią. Teraz jest szachmat. Ojeju. My strikes knocked them back, but they're too heavy for me to lift them off the. Worse still, some you must be vigilant. Co jest, kurwa? W ogóle dostaję duszę za to, za te lekcje. And one more thing. Some can per. Dawaj to. Bardzo łatwe. Co? I see more and more the benefit of sending the enemy up. Obito Ditori napisał, tak i ponoć jak zrobisz wszystkie, to dostaniesz jakiś kozak amulet. Brat mi tak mówił. Aha. But you know, that's not always possible. The best defense. Rozumiem, bratan. Co ty? A czy jest ikrymiecą, czy nie? Nie ma znaczenia. Pójdziemy na kuchnię, będziemy grochówkę napierdolić. No właśnie, wydaje mi się, że to na kuchni będziemy pracowali. Ci ze specjalną kategorią A. A później się okaże, że
nasi koledzy, którzy mają zajebiste, a szybko padli, musimy ich zastąpić na polu walki. A warrior who throws himself into the fray without defensive skills. Ja pójdę na wojnę, jak politycy i ich synowie staną w pierwszej linii do polu walki. Co to? Oni w pierwszej kolejności spierdolą, to będą ci, co uciekną pierwsi właśnie. Nie my, bo my już nie zdążymy spierdolić. Tak to będzie wyglądało. O, fajne. Your last strike in a ground combination doesn't... Fajne, fajne. Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy. Jumping while chaining attacks can also be used offensively. Grochoweszki wojskowe, o kurwa. I od razu w kaftę by wsadzili, bo bym swoich strzelał, wyjebany mam wojny. No to są wojenki polityków, nie? My walczymy dla polityków, a nie dla kraju tak naprawdę, nie? My walczymy, kurwa, ja nigdzie nie walczę, pierdolec. Not all attacks can be parried. If you're attacked from... Łysi na kuchnię, jo. Ktoś tu sieje fake news, po co? Żadnych powołań nie ma. Dajcie mi chwilę. Wystarion zaraz wszystko sprawdzi. Zweryfikuję wasze fake newsy, kurwa. Poświać się można. Graj w solsy, włosy same znikną. Dobra. Akcje zaawansowane, ja sobie poradzę. Ej, dużo tego. Dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno i spierdzielamy stąd. Trzeba grać. Velkosterks.pl napisał Anon Terra, Zara, to sprawdzimy, pora poprzeglądać memy, pora na aktualności. Pora na aktualności ze świata. Musimy odpalić wszystkie memiki, jebzdzidy i tak dalej. To jest pojedyncze źródło informacji. Czekaj. Czekaj moment, bo ja nie wiem. Odito Ditori napisał, mówiłem ci 3 lub 4, a ty po całości poleciały z haha, ale przydatne, co? No tak. Zostaw duszę, bo tam odblokujesz kowala, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Czekaj. Ale kurwa trudne, to jest trudne. Kurwa, ale trudne. Z Velkosterks.pl napisał AEAEAE. Nie rozumiem tego. Aha. A nie, ja muszę... Okej. Sprinting allows... Dobra, nie robimy dalej. Za długo to trwa. A tu nie wejdę. Dobra, idziemy do babuszki po jakieś fajne gadżety jeszcze. Welcome. Jeszcze 6 godzin na wstawanie albo więzienie, a nie teraz, co jest wysyłanie, czytaj ze zrozumieniem.
Pozujesz nowy wzór karty powołania do wojska. W razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, choć zmiany nie są znaczące, to podkreślono, jakie grożą kary za niestawienie się do wojska. Ale to zawsze tak przecież było, nie? Że jak jest czas wojny i masz tam te kwalifikacje do byle jakie, żeby tam się angażować, no to jak się nie wstawisz, to idziesz do więzienia, nie? No to jest to, co mamy równość i uprawnienie dla mężczyzn w Polsce, nie? To jest właśnie taka sprawa, że jak nie pójdziesz do woja, to idziesz do więzienia. Także tak mamy fajnie. I pełno samobójstw mężczyzn za to jest później, bo nie chcą iść do woja. Ta gra ma tyle tych ciosów, że je jebie. Całe demo w trzech ciosach. A grałeś może Blos Famous? Grałem trochę na Switchu, ale będę ogrywał na streamie albo gdzieś tam. Na pewno. Będę grał. Będę grał w grę. Dodatkowa mikstura. Skuteczność mikstur. To ja może sobie dodatkową miksturę wezmę. Zwiększa zapas. Dobra. Dawaj mnie to. Teraz mam dwie mikstury. Okej. Czy coś mogę zrobić? Chyba nie, nie? Amulety. Chwila. Nie, wszystkie mam aktywowane, nie? Chyba. Ale w więzieniu można mieć konsolę. Chyba w norweskim więzieniu. Odito Vitorli napisał, nie wracasz się do podziemi? Aha, czekaj. Moment. Ojej, bo zaraz umrę. O kurwa, ale on mocny jest. Dobry ziom. Muszę się nauczyć tej walki. Do podziemi mówisz, tak? Szkoda, że nie ma tu sprintu. A gdzie te podziemia były? Odito Vitorli napisał, wyjdź tam na zewnątrz, gdzie strzały były i zejdź poziom niżej. Okej. Lepiej iść do więzienia niż na wojnę, bo w więzieniu chociażby przeżyjesz, tym bardziej, że można mieć konsolę. No, to nie wiadomo, nie? A jak zrobią bombardowanie na więzienie, to wtedy nie przeżyjesz. Belkosterks.pl napisał, dolne miasto urabia ciasto. Dolne miasto? Co? Ale gdzie do podziemi? Tutaj? Na dół? Tutaj? A to miałem zejść? Odito Vitorli napisał, haha, i każdy mnie jebał jak psa, jak mówiłem, że Polacy będą to samo robić, jak będzie wojna, co Ukransi X. Ale kto robił jajca? Nikt. Ja się nie śmiałem z tego. Odito Vitorli napisał, no to na prawo u góry. Odito Vitorli napisał, wyżej wyjdź. Aha. A to jak ten ptaszek mi śpiewa, to coś znaczy? On znów śpiewa. Odito Vitorli napisał, w prawo. Kurwa.
Prawo. Te drugie prawo. Kurwa. Ale ja tam byłem przecież. Ja tutaj nie wejdę nigdzie chyba, nie? Chociaż to... Odito Ditori napisał, jak on śpiewa, to znaczy ze skrzynka jest gdzieś w pobliżu równa się te drugie prawo Marku. Jak z moją żoną ja jebie, haha, ty byłeś poziom wyżej. Ale to... To dobrze, tu, że tu zszedłem? To tutaj? Odito Ditori napisał tu. Okej. Oj! Did tell me you found a path to Prince Hassan and Anahita. Odejrzyj za ojczyznę. Największy zaszczyt. Nie wiem, kto wymyślił takie kretyńskie stwierdzenie. Polityk, tak! Lurk in the darkest reaches. I do my best work in the shadows, and Hassan is not here. Thanks for the warning. Aha, skrzynka tu gdzieś jest, ale nie widzę jej. Oj nie! Oj nie! Jezu, czuję się, jakbym grał w Hollow Knighta teraz, nie? Bo tu, tam też takie robaczki były. Oj! Oj nie! Aha, to gówno wypluwa je. Czemu one się nie wkręcają w ten wirnik? A! Kurwa. Nie! Nie! Umarłem! Kurwa. Było blisko. Ale duszy nie straciłem. Dolne miasto. Powiem wam tak. Nie wiem, czy to wasza przyczyna. Pewnie tak, że ten czas tak szybko mi minął. Ale bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę. Bardzo fajna gra. Odito Ditori napisał Kozak Giereczka. Tak, bardzo fajna. Kozak, no. Kozak Giereczka. To prawda. Bardzo. Monika napisał poziom trudności optymalny, to przyjemna. No tak, ale będzie trudniej na pewno, bo to teraz jest początek gry. Na tym normalu będzie później trudno, na 100%. Dlatego ja sobie nie nastawiam tego harda, bo... Bo będzie... Będzie płacz. O kurwa, zatrułem się. Zatrułem się. Okej, okay, i teraz... Nie, kurwa, nie tam. Odito Ditori napisał na amatorze, tak będzie, ale tak już bywa. Oj! Umrę! Kurwa! Nie, co jest, kurwa? Chyba zaraz umrę. Nie, zresetuj się.
Odito di Torri napisał, co ty odkurwiasz, Marek, od. Ej, atakuje mnie ktoś, umrę zaraz. Kurwa! A to gdzie ja mam iść? Ty mówisz mi, że mam iść na dół. I umieram co chwilę i tracę duszę. Odito di Torri napisał, dobra, lepiej tam nie idź na razie. No, to oszukałeś mnie. Ale ty tam byłeś przecież, nie? Odito di Torri napisał, challenge accepted? Ja ha ha ha. Ja ha, ha, ha. Ale ty tam byłeś czy nie byłeś? Bo ja już cię nie rozumiem. Odito di Torri napisał, tak, ale ja bez amuletu i ginąłem ciągle w pizdu. Aha. Dobra, no. Kurwy jebane, komary zasrane. Jakim prawem? Odito di Torri napisał i później pojechałem do sklepu i wróciłem jak zacząłeś streamka, ale ten co cię zabił teraz to ich będzie tu duso i ciężko się z nimi walczy. Mhm. Jezu, źle poszedłem chyba. Kurwa! Ej, no nie da się trafić ich, co jest kurwa? Odito di Torri napisał, o są komary. Dobra, przydało mi się jakieś miejsce łaski, nie? Jakieś ognicho. Okej. Okay. Kurwa, jebane kurwy. Nie, kurwa, umrę. Nie. Dobra, już po mnie. A co ja tutaj mam zrobić? O. O, panie. O, ty kurwo. Oblokowałem falę Atry. Co, to mi da 25 sekund? Jakoś jebnięcie ostrego. No to bon voyage, kurwa. Z Velkosterks.pl napisał on.
Czy ja już tu byłem? Czy co? Kurwa! Nisko mógłbym wiedzieć! Siemanko, Arishem, siemanko. Że ta gra będzie mega wkurwiająca, ale nie kupuję od razu autopsji. Wiem, że Ubisoft szybko tanieje. Tak, na pewno będzie tania. Monika napisał, nie byłeś, ale jeszcze raz przyjedziesz. Svenkosterks.pl napisał, A tak, umarłem. O Jezu, ale to daleko jest, ja pierdolę. I co to takiego audyta ciekawego oprócz gówna tam jest? W tych kanałach. No nic, jak mus to mus, trzeba do kanałów. Z Velkosterks.pl napisał, pewnie ścieki. Nie ścieki, nic innego. Odito Ditori napisał, nie wiem Marku, ja tylko zapytałem, czy tam idziesz, hahaha. Haha, okej. No to... To tak hahaha zrobiłeś ze mnie. No dobrze. No to jeszcze raz. Velkosterks.pl napisał, Big Brain Troll. Big Brain Troll. No kurwa! Pierdolony komar! Jebany chujotas! Nie tam, kurwa, tylko tu na dół! Dobra. Mam jedną flachę. Dobra, nie pierdol. Teraz nie wiem, czy iść tam, czy tam. Może tam będzie jakiś skrót. No skurwysyny. Ale jestem dobry. Aj, 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 aj. Skrzyneczka. Co my tu mamy? Zebrano cenny przedmiot. O, jest krucik, elegancko. A tutaj byłeś, Audito? Bo ja byłem. A on jest Pro Prince of Persia, dokładnie. Dobra, ale my chyba wrócimy tamtędy, co? Prędka w gierce jest, będzie speedrun.
Nie wiem, czy... Ditori napisał łysaty graj, masz optymalny poziom X. Jak optymalny? Standardowy. Czyli normalny. Nie jestem o tyle pojebany, żeby grać na hardzie. Odito Vittori napisał, jakbym pominął połowę lokalizacji, to pewnie bym tam był, gdzie ty, ale ja nie pomiam, przyjacielu. Ale jak ja pomijam? Gdzie ja pominałem teraz? Ła, kurwa! Umrę. Aha, muszę... Ła, kurwa, rzeczywiście! Oje. Yeah. Hopla! Dobra. Z Velkosterks.pl napisał? Znak zapytania. Znak zapytania. Trafiłeś na jakiś Blighttown? Chyba tak. Kurwa. Siemanko Cezary, ja nie wiem, czy ci odpowiedziałem w ogóle na Twitchu. Witam cię serdecznie. Odito Ditori napisał, patrz dół lewo. Wiem, kurwa, zjebałem. A teraz aż mi się nie chce tam schodzić na dół. Ała, nie mam żadnego pitka. Ała, kurwa, się jebłem. No nic. Czekaj, moment. Nie, no ja na dół muszę zejść przecież, nie? Co to jest za moneta? Xerxesy? A na chuj mnie to? Dobra, jebać. Dziwna. Jeszcze raz. Jak się oddala? Ochej, tutaj tak. Dobra, pójdźmy jeszcze tych... bagno. Co wy tu robicie? Co się tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Szybszy. Oj, dobra. Idziemy na te bagna, kurwa. Hopla. prawą gałką masz szerszy wgląd kamery. Nieraz tak. To widzę. To masz rację. Weź. A, okej. Okay. Zmatowany, popękany napis jest tylko część bardzo gorsza. Nie, ale to by nic nie dało i tak. Nie dałoby, bo on był drugi w kulach. Ja bym był pierwszy nawet, to i tak by wygrał. No są tam komendy podpisane przecież. Teraz gdzie? Na dół od razu? Tutaj? Tam jest chyba trudniej, nie? Więc chyba muszę iść naokoło.
Aj, już chuj, już się zaraziłem. Dobra. Ała! Ej, czekajcie, bo ja tu źle idę chyba, nie? Chyba z tamtej strony jest jakieś przejście, zejście w dół. No bo... Tu jak? O, właśnie. Nie. Odito di Torri napisał Marek z tamtej strony, jest przejście, zejście w dół, co ty robisz? Aha, bo tam jest, tam można zejść w dół, tak? To jest taka, takie przejście. A nie wiedziałem, że tak można w dół tam zejść, taką kratkę. Że to jest zejście w dół. Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedział. Odito di Torri napisał przejście, zejście. Przejście, zejście. Taka krateczka, jakby coś tutaj podobnego było, nie? Kurwa, dawać jakiegoś sprinta w tej grze. Odito di Torri napisał Marek, nie musisz robić w ślizgu, tylko biegaj. Tak nawiasem, hahaha. Nie, no jest szybciej z ślizgiem. Ze ślizgiem jest szybciej. Wojciech Palasz napisał, nie masz sprintu, w demo był dostępny. Aha, czyli jest sprint, tak? Okay. Odito di Torri napisał, ok, to teraz wcisnij przycisk do biegu. Ale nie ma teraz, nie mam. Chyba, nie? No jak ty, kurwio, nie! A która to jest gałka na ten? Gdzie jest tutaj szybciej? No i się zaraziłem jeszcze. Odito di Torri napisał, ta na środku, co wisi, uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami, nie wiem, gram napisy. Dobra, zaraz umrę. Tak po prostu. Kurwa! Dobra, chuj mi w dupę. Ej, no, a tu nie ma zejścia, no jak? Jak tu mam zejść w dół? Nie da się tam zejść w dół. Chyba tu za szybko jestem. Da się speedrunować. No nie da, ale ja tam zejść nie mogę na dół. Nie rozumiem. To jest jakieś głupie. Odito di Torri napisał, no to zostaw na razie i później wrócisz. Dobra, to idziemy. Tą windą. A tu coś tu jeszcze było. Tu jest na przykład, tutaj nie byłem. Jeszcze zobaczymy.
Odito di Torri napisał to chyba w prawo się idzie pierw za drzewem. Mhm, a to jeszcze zobaczę na... tutaj nie byłem. Na górze. Patrz, tu jest zablokowane coś, ale nie, tu... Jakieś przejście jest. Okej, tutaj nie przejdę. Nie ma opcji, kurwa. Nie ma opcji, że to przejdę. Z Velkosterks.pl napisał gąbka. No ale nie, no mile się spędza czas przy tej gierce, muszę przyznać. Naprawdę. Tylko ja w każdych grach tak miałem. W The Last Fate tak samo miałem problem. Ja ze wszystkimi grami mam problem. Okej, tu jest zamknięte. Czuć, jakby się w pierwszego God of War'a grało, nie? A tu co tu jest? To jest chyba zejście w dół, nie? Ole mi jebnął z zidy. Patrz kurwa go, sparowałem szmaciarza. Leżysz i kwiczysz. Dziękuję, do widzenia. Z Velkosterks.pl napisał, ale urwał A, ale to było dobre. Urwałem mu aż nogę. O, tu jest jakiś skarb. Pieniążek jakiś, a nie. Rysunki jakieś. Z Velkosterks.pl napisał urwiesz od internetu kabel. Odito di Torri napisał trzeba było uważać na lekcjach wojownika, to byś ich kosił, a ty już na list do woja czekałeś i ou. No bo mnie straszyliście tym listem do woja, kurwa, i co teraz? Teraz myślę, czy jutro nie pójdę do wojska. A ja się przejmowałem, czy robotę będę miał, czy stracę robotę, czy jak sobie poradzę w życiu. Ja tu kurwa do wojska idę, jaka robota. Panie. Z Velkosterks.pl napisał, to teraz musisz jazdę czolgami trenować, hehehe. Jak w World of Tanks. Panie, pan tu nie stał. Z Velkosterks.pl napisał nie, w to gówno nie graj, hehe. Tak samo mówi o CS-ie. Wejdź. Tam na górę, ale tu nie... byłem już, nie? I tam chyba żadnego wejścia nie ma, nie? Tutaj. Bo ja tu nie wejdę. Wyżej nie podskoczę, że tak powiem. Poczta Polska narzeka na brak pracowników, to nie będzie kto miał dostarczyć ten list z powołania. Gdyby mi dwóch mieszkań nie odmówił przez to, że mam dużego psa, zjebane szafsony, to już bym działał.
A z czym byś działał, nie rozumiem? Odpal streama i graj. A, Audito jeszcze przyjdzie na niego czas. No właśnie. Audito jeszcze mnie przebije w streamowaniu. Ja tam nie wejdę na górę, no bo jakoś nie mam takich umiejętności, żeby pójść na górę. A można się teleportować na przykład? Od drzewka do drzewka? Nie można chyba, nie? To nie jest tak dobrze, trzeba zapierdalać z buta. Szkoda. Odito di Torri napisał, nie ma teleportu? No właśnie, chyba nie ma. Chyba, że przy drzewie jest, ale nie było tam takiej opcji. Odito di Torri napisał, no nie było, może odblokujesz dopiero. Chyba, że tak. Bo tylko amulety. Fale Atry. Ale nie mam teleportu. Ej, kurwa, aleś. Panie! Ła, no nie, spierdalaj. Nope. Z Velkosterks.pl napisał RGFD siedzisz. Co? Trzymaj się, Rafik, do następnego. Odito di Torri napisał, przecież uczyłeś się, jak zabijać tych nad tobą X. Ale... No ja... Jak? Zapomniałem, jak się... Zapomniałem. Nieprawda. Nie nauczyłem się. Nie, to ja umrę. Ja tu nie mam jakiegoś zajebistego wyskoku. Halo? Nie otwiera. Może na dole jest jakieś zejście? Oła, to mi pierdolną. Odito di Torri napisał, Marek, to nie jest szkoła podstawowa, że wymóweczką będzie łatwa, ty byłeś zesrany wojem. Zesrany wojem. No byłem. Oj, jakieś czary mary. Inkantacja. Wyczuwam Elden Ringa. Prostwo góry Kław. Kiedy ja zdobędę, nie znaczy zwiększa siłę ataku w walce wręcz, gdy masz maksymalne zdrowie. Taki jakiś śmieszny perk, nie? Velkosterks.pl napisał, to je wąż, wokonsi wciąż. Dobrze. Dobrze, moi drodzy. A tu coś się otwiera, ale... Z Velkosterks.pl napisał, co konsi wciąż, a nie. Nie działa. Oż ty, kurwo, jedna. Wstrętna. Gadzina.
Odito di Torri napisał Marek, może silny atak w dół otworzy? Czekaj. A tutaj coś jest. Ej, nie wejdę tam. Ale gówno. A nie, wejdę. Nie, też nie. Chyba, że dwa razy. Nie. Kurwa, jak mam to przejść? Zdolpostek.pl napisał, nie otwierają, bo myślą, że poczta z powołaniem. Ach, patrzcie. To się nazywa doświadczenie gamingowe. Ale to jest nie fair, kurwa! Ej, jestem w tym samym miejscu, co jest, kurde? Albo nie, nie, to nie to samo. Ja pierdolę. Panie, kurwa. Kto to widział? Ale tutaj pułapkie. No i teraz jest otwarte i teraz można go otworzyć, teraz jest... Tak, dlatego tam nie mogłem zejść, bo to jest skrót, który muszę sobie otworzyć później. A nie jakieś tam, kurwa, dziwne rzeczy. Ale tu już jestem zamknięty, no amen, chyba, albo... I które się otworzyło? Te się otworzyło. Dobra, ty nie śmiejcie się ze mnie. Ja tutaj przeżywam emocję. Czuję się, jakbym grał faktycznie w Raymana. Na PlayStation 1. Odito di Torri napisał Marek, musisz to otworzyć z wajchą od dołu, napisane o 21:56. Co? Jak to? Niemożliwe. Ja w to nie wierzę. Powiedział parę słów i padł. Misja poboczna. Na chuj mnie ten kaktus, ja chcę misję główną. Muszę tam wejść, tak? Jakoś, ale nie wiem jak. Ciekawe to będzie rozwiązanie. Nie powiem nie. A to co to jest? Się woda leje. Tu też się coś leje. Inaczej się nie uruchomi. No bo stąd nie wejdę, nie? No muszę tam, na tamto wejść, na tą wajchą. Z Welkosterks.pl napisał, powiedział, ważne wskazówki. Tymczasem mój mózg hehe czaj to. Czekaj, ja nie rozumiem. A coś tu musi być nałożone na to? No bo jak? Czy ja sam to obracam? A, okej. Albo nie. Odito di Torri napisał, miłej gierki życzę i ajd sam ogrywać, pozdrawiam was ciule, to znaczy czule papa, gwiazdka. Okej. Trzymaj się, wariaciku. Ale jestem tutaj mądry. Aha.
Teraz muszą w tą stronę. O! Proszę. Potrafię. Coś tam. Coś nie, coś potrafię. Teraz będziemy walczyli z tym. Jak on ma, ten przeciwnik Batmana? Kurwa. Spellcasters.pl napisał, gdzie komenda coś nie coś. No właśnie. Miałem mało życia już. Spróbuj ponownie, zajebiście. DJ, włącz tą muzykę. Ale mi jebną strzała w ryj. Kurwa, muszę się nauczyć parowania. Ale fajny boss. Ale go pierdolnąłem. I but na ryj. Dziękuję bardzo. Runda druga. Rozumiem, że czerwonych ataków po prostu... Aj, spóźniłem się. Napisał butem w mordę. Kurwa, za późno! A wcześniej zacie się. Oj. O kurde, się... Chłop się zawiesił. Ej, chłop się zawiesił. Ej, kurwa. No za późno. Wybił mi zęby, kurwa. Z tej pały. A myślisz kiedyś zakończyć karierę grania? Jak do wojska pójdę, to prawda. Jak do woja pójdę, to wtedy tak. Ej, za późno. Ale wybił mi zęby. Szkoda, że muzyczki już nie ma. To kurwa! Kurwa! No. Kurde, ciężko jest z tym parowaniem, żeby trafić. Ale monet. Miliony monet. Zabrany przedmiot, zaniesiony na 4 płatków. Zwiększyć maksymalne zdrowie. Okej. Okay. Dobra. Muszę się jeszcze nauczyć walczyć. Ale nie jest źle. Tłuste dropy na tłustego przeciwnika. A on ty lepiej powiedz, jak negocjacje z pracodawcami.
Zakropione, oczy zakropione, tak. No i jeszcze nie rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że to się wydarzy w tym tygodniu i że się dogadamy, nie? Mam nadzieję, że się dogadamy i że będziemy content wszyscy razem. Przynajmniej do marca, bo mam wtedy obecną umowę z obecnym pracodawcą. Więc wtedy będę zgarnę dwie faktury. To będzie super. Zobaczymy, nie? No ale myślę, że to nie powinno być problemem, nie? Chyba, że będzie, nie? Ale jeszcze nie rozmawialiśmy. Ale liczę na to, że w tym tygodniu do tego dojdzie. O kurde, ale mi jebnął. Poszedł. Kurwa, dalej. Ała. Fajno, fajno. Zmieniam pracę. No, myślałem o tym, że zmienię pracę, ale być może zostanę w tej aktualnej pracy i będę miał dodatkowo jeszcze drugą pracę. Także będę napierdalał na dwa etaty, moi drodzy. Tak trzeba żyć w tej Polsce. Trzeba napierdalać dwa etaty, żeby przeżyć. Niestety. Dziękuję ci bardzo, Moniko. Oby wszystko było pozytywnie. A kiedy streamy? No właśnie. Ja będę trupem na tych streamach w takim razie. Zobaczymy. Czas pokaże, moi drodzy. Czas pokaże. Wydaje mi się, że tutaj chyba nie przejdę na razie. A w ogóle teleporty... Monsterks.pl napisał jebniesz kawusie i będzie git. No, monsterka pierdolne, energolka. Nie wiem. Jakie tu jest przejście, nie przejdę, nie? W trakcie pracy musisz robić streamy. No, ale najgorzej jakby ktoś mnie zauważył, że robię streamy, nie? To pewnie byłaby niezła chryja, że tak powiem. Domyślam się, żeby tak było. Ej. Heheszki heheszkami, ale ja nie wiem, jak z tu mam wyjść. Tutaj na dole jest jakieś przejście w dół. Bo tu już nic nie ma, nie? Ej, nie przejdę tędy. O kurwa. Aha, na ten kwiat muszę spaść, dobra. Ja pierdolę. Ile pieprzenia się. Ej, nie wejdę tam. Ej, nie wyjdę stąd, kurwa. Co jest grane? Ej, kurwa. Ja mam nadzieję, że twórcy to ogarnęli w jakiś sposób, nie? Bo jak ja mam wyjść stąd? Współczuję dwa etaty. No. Tak to jest niestety, moi drodzy. Co poradzić?
trzeba jakoś żyć, nie? W razie co to masz kontakt z klientami. To jest skacze ten... Co? Nie widzę tam, bo serduszko mi zasłania. Ej, a patrz jak on się to pojawił. Ej, no nie mogę wejść, ni chuj. Jest. Powiem wam tak, niezła zagwozdka. Oni się respią co jakiś czas. Ale to chyba nie o to chodzi, nie? No nie, no nie przejdę, kurwa. Monika napisał, chyba musisz zginąć. Ty, no chyba tak. No, zabij mnie dalej. Dziwne to jest, powiem wam. Okej, tam dalej nie przejdę, ale tu jeszcze coś na dole jest. Nie wiem, czy to jest... Ilu was, kurwa, tutaj jest? To nie tajemnica wojskowa, to czym z tej pracy się zajmujesz? Generalnie się opierdalam, nie? To jest moje największe osiągnięcie w pracy. Nie, pracuję w marketingu. Zajmuję się pozycjonowaniem stron internetowych. Czyli się opierdalam. Okej, okay, tu jest zablokowane. Czyli tu nic nie zrobię. Ale tu jest jakieś jeszcze tajemne przejście. Bo chyba tam też jest zablokowane. Tak mnie się zdaje, albo nie? Tu jest jakaś brama, ale... Ona chyba się nie otworzy, bo nie jest na żaden... Chociaż... Nie, tu była walka z tym bossem, nie? Ale tutaj też nie mogłem przejść, nie? No, kurwa! No nie przyjdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co mam zrobić tu? Co to jest? Jakaś piącha? Ptak, jaki to jest? W sumie w tym dobra praca, żeby jeszcze za to dobrze płacili. No w miarę... Coś tam płacą, nie? Nie zarabiam najmniejszej krajowej.
Ale też nie bławię się w jakichś kokosach. Co tu jest? Ale nic nie mogę zrobić. To chyba kurwa z drugiej strony musi być jakieś ekstra wejście fajne. No nic, to cofamy się tam, gdzie możemy przejść i tyle. A w dół mogę, możemy? Interakcja i to jest w górę, a w dół można? Tylko w górę. No bo właśnie, ten zjazd tutaj w dół może być jakiś kluczowy. W sumie to dopiero jedno miejsce laski znalazłeś, czy coś mi umknęło? Chyba dwa. Więc może dlatego też nie mogę się... Ale co ja tutaj mam zrobić? No nic tu nie zrobię. Tu byłem. No tu, ale tu na górę nie mogę wejść, bo jest chyba coś zablokowane. Ale jeszcze przejdziemy sobie. Tu. Tak. Tutaj chyba nie byłem. Nie, tutaj kurwa nie mogę być. Ale spróbuję skoczyć, co? Nie. Nie ma takiej możliwości w ogóle nawet. Muszę mieć podwójny skok. Tutaj na górze nie byłem, na dole, no nie wiem, kurwa do początku chyba się muszę cofnąć, bo tutaj nie ma tego sensu, nie? Ale powiem wam szczerze, że te teleporty żeby się przydały, bo takie chodzenie przez cały teren jest mega wkurwiające. Chyba, że tu z drugiej strony, nie. Okej. Tu jest drzewko. Tam na górę nie mogę wejść. Czyli muszę iść dalej. Tu nie wejdę chyba. Nie, bo się zabiję. Chociaż moment. O ty lujo mały. Mnie nieźle spacyfikował. Jak ja tu wszedłem w ogóle? Aha, tędy, okej. Ale tu nie by... Znaczy, tu byłem. To i tak jest bez sensu. No miejsc... powinieneś mieć dasza w powietrzu. No tak, ale jeszcze go nie odblokowałem. Muszę jakieś bossa pokonać. 5 z przodu jest? Jak 5 z przodu jest? W sensie, o co? Że mój wiek? Zrób ślizg w powietrzu. Nie da się. Nie da się. Nie da się, mój drogi. Trzeba zapierdalać. Na dół może teraz będę mógł odblokować, co?
Zerknij może w ustawienia jakiś super skok jest aktywny jakimś klawiszem. Okej. Nie, to by było od razu. Nieznany skok, atak wręcz, nieznana zdolność, RB. No to jeszcze nie mam tej nieznanej zdolności, to jest początek gry pewnie. 5000 za pracę? Nie no, więcej, proszę cię. Tylko, że ja pracuję na B2B, nie? Więc ja muszę płacić podatki, ZUSy, SRUSy, nie? ZUS 2000 zł i heja. O, tutaj nie byłem. Wszystko wiadomo. Albo nie wiadomo. Zaraz się może okazać, że... tutaj właśnie przejścia nie ma, nie? Kurwa. Wszystko poblokowane, nie? No nie, to się otworzy, ale pewnie... jak gdzie indziej to włączę. Hejka Robert, witam cię serdecznie. Co tam u ciebie, mój drogi? Jak życie ci leci? Nie no, może po prostu trzeba iść do samego początku gry. No kurwa, nie wiem już sam. Tysiące ZUS-u złodziejstwo w biały dzień. No niestety, tak to ruchają przedsiębiorców małych. Ale za to jest 800 plus, nie? Przecież. Chuj, że nie mam dzieci, ale pierdolić, kurwa. Płacę na inne. Jeszcze zejście na dół. Aha, tutaj... nie wejdę. Nie no, cofnę się jeszcze tam do początku, ale... to na pewno coś tutaj pominąłem. Może coś w tych... Nie, to jest początek gry, kurwa, gdzie? Jeszcze zobaczę tam, ale... nie, no nawet tutaj nie mogę przejść. Dobra, nie. Zjebałem coś. Sam początek. Tam przy kanałach coś trzeba pewnie zrobić. Ja mam problem, nie mam gdzie kupić PS4 Slim. 1 terabajt tanio. Tak mówisz? Na OLX-ie, gdzie... nikt nie sprzedaje? Belkosterx.pl napisał: ej, a tak off topic, to w Fallout 3 nie da się sprintować? Bo mnie to wkurwia mocno. Nie pamiętam. Nie pamiętam szczerze, ale wydaje mi się, że się dało, no bo przecież to jest gra Bethesdy, tam się da sprint robić, nie? Znaczy nie, jest tylko szybki HUD. Jest normalny HUD i szybki, nie? Także nie, na to wychodzi. Za co te 2000? No jak? No na ubezpieczenie zdrowotne, na emerytalne, na chorobowe. Dobra, tutaj tak tak tu nic nie znajdę. Też powiem wam szczerze, że chyba teraz wolałbym umrzeć. No muszę zapierdalać z powrotem. Tam gdzieś przy tych kanałach na pewno coś jest do zrobienia. Na pewno nie tu.
Chociaż tu mi pokazuje, nie, tu pokazuje mi te drzewko, nie? Że tutaj te drzewko jest. Fajnie, super i elegancko. Każdy bez dzieci tak mówi. Jeszcze na patusów musi zabrać. No. A jak? Ej, a tego. A właśnie, to już oczywiście czytałem. Jeśli to przyszłość naszego daru, to trzeba w ich inwestować. No, fajnie, jakby rodzice inwestowali w te dzieci, nie? Generalnie. Jak już bierzesz się za reprodukcję, to warto byłoby jednak zająć się tymi dziećmi, nie? A nie, że rząd ma to robić za ciebie, nie? Czy tutaj coś jest? Tutaj są tylko te kamyczki. Ojeju. Aha. Co ja wiem zrobić? Aha, to z tej strony. Wow. Czy tutaj coś jest? Ale tych składek zdrowotnych mamy, które opłacamy, że jak przychodzi taka potrzeba, że musimy skorzystać, to trzeba iść prywatnie do kolejki. Znaczy się zależy gdzie, no bo jak się zapisujesz na jakieś, wiesz, badanie takie, że tak powiem, okresowe, żeby na przykład sprawdzić, czy na coś chorujesz, no to możesz się zapisać wcześniej, sobie poczekać po prostu w tej kolejce, ale jak masz nagłe coś do zrobienia, no to jest dupa wtedy faktycznie, nie? Z tym się zgadza. Jeszcze płacimy podatki na ukraińskie rodziny. No to też, ale oni też płacą podatki, jak pracują oczywiście, nie? Chociaż wydaje mi się, że powinni pracować. Tak to powinno chodzić, no pracujesz, powiedzmy przez rok, to dostajesz zasiłki. No z tego co ja wiem, na przykład zasiłek dla bezrobotnych jest dopiero jak przepracujesz jakiś tam okres czasu, chyba rok czasu, tak? W pracy. No to chyba tak to powinno wyglądać, nie? Nieważne kto z jakiego, że tak powiem, zakątku świata jest, jak płaci w Polsce podatki i składki, no to też powinien dostać jakieś tam zasiłki, sryłki. Ja tu byłem na górze i to nic nie dało, i tak by nic nie dało. Kiedy my gramy w te kody? Nie wiem, Icy. Na pewno nie dziś. Pewnie jakiś weekendzik, nie? Dzieci zachowują się na stadzie, wasze utrzymanie. No właśnie. Kolejnego klipa wrzuciłeś, to ci później polajkuję go na TikToczku. Bo ja jestem taki, że ja lajkuję. Szczerze, kurwa, nie wiem. Jak tak daleko mogę przejść, to na pewno coś tam mogę zrobić, nie? Tak mi się wydaje. Ale zjebałem. A może tam do góry trzeba iść? Nie, no to bez sensu. No jebane komarzyska pierdolone! Tak, umrę. Przez was, kurwy! Pierdolone. Nie wiem, zgaduję tu, gdzie mam iść. Ja chyba się zaciąłem, wiecie?
razie to followa dałeś ją. Jak? To polajkowałem ci jakieś tam te twoje. Spell napisał łe, nie obrazaj no. Zio. Jak tam? Nie polajkowałem ci? Nie wierzę. Wydaje mi się, że mnie kłamujesz teraz. O kurwa! Mogę wejść, waćpanie, kurwa, tam czy nie mogę? O, dobra. Nie chcę się walczyć z tymi kutasiarzami, pierdolą. O, dobra, nieważne. Zjebałem. No i tutaj jest skrót, którego się nie da ogarnąć. Teraz mogę otworzyć, co? Nie. Teraz też nie. Jak na prawo i w dół? No bo ja jestem tutaj, nie? Ale nie mogę przejść tam. Monika napisał no za tymi wirami. Ja pierdolę. Monika napisał jest w dół coś za nimi. Ja tu byłem. Ja tu byłem i tu nic nie było. Aha, tu! Faktycznie! Znaczy nie wiem, czy o to ci chodziło, ale masz rację. Bo szkoda, że już nie mam życia. Monika napisał tak. Dobra. Ale dobrze, przynajmniej wiemy gdzie iść. No i kurwa znów na dół. Jezu, dlaczego mnie tam nie... No ja pierdolę i teraz muszę iść. Monika napisał teraz powtórz tarza się ze śmiechu. Ale to jest głupie. Ale to jest głupie na maksa. Muszę się tam zrespić przy tym drzewku, w sensie go dotknąć, bo... Albo chuj z tym, nie chcę mi się iść na górę. Myślałem, że ją ominę. Hop, hop. Ale to jest obrotny chłop. Ej. A. Ej, ja tutaj nie byłem. Nie, ja byłem. Byłem tu. Pierdolony komar! No nie, dlaczego, kurwa?
Czekaj, tu było zejście w dół, czy nie? To chyba nie było tu, nie? O, już się przypaliłem. O. Jeszcze te skurwole śmierdzące, ssające. No. W ziemi. Aha. Okej. Dobra. O Jezu! Monika napisał w prawo. Ej, nie przejdę tam. Jakiś RPG będzie ten Prince of Persia? Nie, to taki Metroidvania w sensie jest. Monika napisał idź. Ale gdzie mam tu z powrotem iść do tego? Już tutaj byłem, nie? Stąd przyszedłem, chyba. Nie? Czy do tego bossa mam tam iść, tego mobka? W dół. Kurwa, umrę. Jak chuj. Ja nie wiem jak. Taka będzie Alana GPS-em gamerowym. Tak, już tutaj przy Alanie Wake'u się dobrze z zagadkami wykazała. Kurwa mać. Z Velkosterks.pl napisał: dobra pany, ja zwijam dobrej nocki, milej gierki i pustej poczty, hehehe. Pustej poczty, dzięki, wzajemnie w takim razie. Ten boss na hita był. 0 HP. No nie wiem, ale miał tarczę, tak miałem go trafić. Hopla! Hopla! Maseczka na twarz, no wiem. To ja wiem, no. Tylko nie ze mną takie bajery, numery. Wiem, ja muszę go jakoś przejść, ale pewnie jest jakiś na niego sposób, nie? Odito Ditori napisał: wpadłem sprawdzić, jak przeszedłeś tą zagadkę z wodą, hahaha. Ja przeszedłem. Ona łatwa była, wiesz? Akurat. Ta zagadka była łatwa. Kurwa! Wszystko fajnie, ale... Ja nie wiem. Boss jest teraz ciężki. Znaczy to taki silny mobek jest, nie?
Kurwa! Nie pierdolę. Silny atak? Rozwali tarczę? Okej. Okay. Nie wiem, czy zdążę tym silnym atakiem. Kurwa, nie tu. No nie, kurwa, z dół zejść z jebie jebany! Nie tu, kurwa. Wiecie co? Chyba pójdę sobie na górę, będzie szybciej. Najpierw sobie pójdę tu. Denerwuje mnie to, że nie można się tam jakoś szybciej przedostać, tylko trzeba zapierdalać od początku. A gdzie były ten? Aha, bo to było inaczej, dobra. Odito di Torri napisał: tak to wygląda, jak tarcza wiec może, tak, a biegasz trzymając przycisk od wślizgu. Co? Nie rozumiem. Tak wygląda jak tarcza. Nie rozumiem. Co? Co? Dobra, trzeba do tego jebanego drzewa. Gdzie one jest? Nie wiem, czy tu jest bliżej. Ale niech będzie. A ja... Monika napisał: biegasz trzymając przycisk od wślizgu. Aha. A, okej! Okay. Ej, no teraz to jest zajebiście. Dlaczego mi wcześniej ta gra nie powiedziała, że jest taka opcja? Nie wierzę. Dziękuję ci, Monia. Ty jesteś moim GPS-em tutaj, po świecie gamingowym. Odito di Torri napisał: aha. Kurwa! Ja pierdolę, no. Monika napisał: Odito obrażony, Marek przeproś. Za co? Kurde, no co jest? A, no dobra, no dziękuję wam wszystkim za te informacje. To nie... Jezu, nie! O, on mnie kurwa ma na strzała, jak jasny chuj. Wydaje mi się, że... że to jest chujowy pomysł. Monika napisał: a tu na prawo idź ślizgiem, jak nie chcesz z nią walczyć.
Ale robię ślizgi, co? Nie da się. No nie da się ślizg zrobić. Robię cały czas w ślizg i nic. Nie idzie w ogóle. A ja tam w prawo to już tam byłem w tamtym miejscu. Monika napisał nie to prawo. Ale byłem w tamtym miejscu przecież. Bo ja tam skrót odblokowywałem. No mogę tam pójść, ale z tego co pamiętam, to ja tam byłem. Siemanko Magdane, witam serdecznie. Zarządzałem budową, tak. Cała pierdolnęła. Pracowałem za granicą. Tak. Na budowie właśnie. W lądku zdroju. Nie polecam pracy na budowie. Przejebana robota. Kurwa, jak mnie dopadło to chujstwo. Dobra, fucha na budowie przejebana. Coś ci spadnie na głowę i masz przejebane. Nigdy bym nie polecił, jakbym nie wysłał swojego dzieciaka na budowę, kurwa, do Londynu. Nigdy. Jeszcze chujowo płatna. Bo chyba miałem 5 funtów za godzinę. No, ja tutaj byłem przecież. No. Chyba, że tu jest jakieś przejście. No, tutaj, kurwa, umierałem parę razy. Bardzo fajnie. Jeszcze ten chuj mnie stresuje tutaj. No, ja tutaj otwierałem skrót. No i chuj. Cześć. Poszklanie na rusztowanie. Też nie polecam, ale tych odzywek, jakich tam się nauczyłem i tego... Monika napisał sorki, myślałam, że jest przejście. Nie, no co ty. Nie, no, wybaczam ci, Monika, wybaczam ci. Teraz muszę stąd wyjść. Odito Di Torri napisał, duży minus na klawierce i myszce jest taki, że widać kursor. Nie da się tego też wylaczyć w opcjach, chyba że ja ślepy jestem. No to czemu nie grasz na padzie? Nie, trzeba tego chujka pokonać jakoś. Odito Di Torri napisał, zgrzeszyłbym. Zgrzeszył. Właśnie grzeszysz, jak grasz na klawiaturze. Ej chuj, no i umarłem. Ja muszę parować go. Skurwysyna. Ja muszę go parować. Bo dostaje jakiegoś szoku pierdolonego i się cofa do tyłu.
No, a Artur jeszcze walczy z tym łobuzem, Margitem. A propos grania na klawiaturze w Soulsy. Kurwa, zjebałem. A chciałem dobrze. Odito Ditori napisał mnie, byś zjebał jak psa, a Monice mówisz, że nic się nie stało. Uśmiechnięta twarz z przymrużonymi oczami. Artur chyba się poddał, bo szukał jakiegoś mostu za Godrikiem, ale ja mu nie potrafiłem pomóc. O Jezu. Ja bym ci, Audito, zjebał, daj spokój. Absolutnie. Ty by jakieś tutaj insynuacje robisz. Audito Ditori napisał jak psa. Jak psa. Nie, absolutnie. Może czasami troszkę podniosę głos. Żebym krzyczał. Dobra, muszę tutaj szybko uciec. No i chuj, kurwa! Pierdolone chujki! Jak te kurwy pokonać? Dobra, trzeba pomyśleć... Jezu, jeszcze te dwa komary muszą, jeszcze ten pizdzielec tutaj Odito musi wejść. Ditori napisał jo, a później, że Odito powiedział i chujnia wyszła. Bardzo spokojna gra na optymalnym poziomie. Ej, co to jest? Czekaj, co to tak ładuje? Wizja zapamiętania. Aha, okej, okay. To są... Dobra. To jest to. No nie da się go, kurwa, pokonać. Monika napisał blaskiem ją. No nie, jak się to ładuje tu. Nie, nie da się ładować. No patrzcie. No patrzcie tą kurwę. Nie da się tego pokonać. Nie da się tej gry przejść, jebanej. Kurwa. Gdzie mam iść do jasnej pizdy? Muszę później włączyć full gameplay na YouTube i zobaczyć, jak przejść dalej, bo nie wiem, kurwa. Chujowa gra. Bardzo polecam, Anon Peak. Nie, fajna gra, tylko... Nie wiem, jak go ją pokonać. Odito Ditori napisał, cześć Marek, właśnie miałem odpalić tą grę, powiedz mi tylko, czy polecasz ten tytuł. Polecam. Chujowa gra, Anon Peak. Ta gra jest jakaś zjebana. No to wszystko wina tych przeklętych programistów. Tak jak w Scooby-Doo było, nie? Wszystko by mi się udało, gdyby nie te przeklęte dzieciaki. Tutaj tak samo. Wszystko by mi się udało, gdyby nie ci przeklęci programiści. Nie wiem, może... Tu jest... Nie, ja tutaj byłem, kurwa.
Monika napisał kamera, to im wyszła w tej grze. No, nie, taka... Tutaj kamera pracuje dobrze. Tutaj kamera pracuje... Cicalafon. Ja nie wiem, jak ją mam pokonać. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zarobiony jestem. Daleko się kurwa idzie tego... A tutaj jest jakieś przejście. Tylko ja nie przejdę tutaj. Nie, nie da w ogóle rady. Chociaż... Ej, tutaj jest jakieś przejście takie. Ojeju, zajebie mnie. Nie, nie da, nie, nie da się przejść. Zjeżdżam w dół. No nie, no jeszcze ten kurwa komar przeklęty. No nie, no jeszcze ja to pierdolę tą grę, kurwa. Jeszcze... Kurwa, komary muszą przyjść tutaj. Dobra. Zastanów się, jak pokonasz tego chujotasa. Nie, no nie działa. Patrzcie, no nie, nic nie mogę zrobić. Nie da rady. Nie da rady. Nie wiem. Nie wiem, jak przejść. Jakieś podpowiedzi? Chciałem ci sprawdzić, a nie ma. Jak nie ma? Co nie ma? Nie ma postępu, jak przejść tą grę? Nie wierzę w to. No tu jest, ale tu jest zamknięte przejście, kurwa. Tu jest też na górze zamknięte, ja tam nie przejdę. Tu też jest chyba brama nawet. Jakaś. Monika napisał, żaden wojownik tam jeszcze nie dotarł. Odito di Torri napisał, jak się ta lokalizacja nazywa. Głębiny, chyba, nie? Ale to po angielsku to nie wiem. Mogę zrobić po angielsku. Opcja. Gdzie tu jest? Odito di Torri napisał, byłeś w UK i nie wiesz? Słuchaj, ja nie wiem, jak twórcy to przetłumaczyli. Mamy po angielsku, gramy. A ten tutaj, co, do czego to jest? Ja myślałem, że to ten Mazurek Dąbrowskiego jest śpiewany. Taka melodia trochę podobna. No nie, no ale nie ma sensu tam do niej, tego gówna podejść. Z tego starczą, bo... Bo nie wiem. I co jest najgorsze w tych metroidwaniach, że... jak trzeba sprawdzić dokładnie, gdzie trzeba faktycznie przejść, ale trzeba przejrzeć cały kurwa gameplay z tego, nie? Mazurek Dąbrowskiego, kurwa, mówiłem wam. Miałem rację. Odito di Torri napisał, graj, zagaduj widzów, ja zobaczę. Co tam u was, jak pogoda? Słuchajcie, jak się trzymacie? Moniko, jak tam kurujemy się, nie kurujemy? Wszystko w porządku? The Depths, tak. A może tutaj? Nie, tutaj nie ma żadnego przejścia.
Nie, no bo to byłoby widać na mapie, że jest wyszarzone, nie? Tutaj byłem. Monika napisał kurowanie w toku, jutro w planach sklep. Jutro sklepik, ale taki shopping... Shopping Lidlowy, w sensie zaopatrzeniowy, spożywczy, czy taki shopping tego... bluzeczkowy, że tak powiem. Żeby sobie wynagrodzić te nieszczęście, które cię spotkało, no bo jednak wszystko takie... taka rehabilitacja, że tak może ją kurwa mać nazwać. Czasy wynagrodzić jakoś, nie? Kurde. Odito Ditori napisał, okej, nie masz tej umiejętności, jest taka, co przenikasz przez wroga. A, no to chuj mi w dupę w takim razie. Bułeczki mówisz. Kurczę, ja dobry chlebek kupiłem w Lidlu, włoski. Dobrze smakuje z almectem, muszę przyznać. I to jeszcze ziołowym. Odito Ditori napisał, nie ma za co. Dzięki, Odito Ditori, dziękuję ci bardzo. Kurwa, nie wiem jak to gówno przejść. To trzeba gdzie indziej iść, Andrzej. To trzeba na spokojnie. Dobra, umrę. Umrę, bo nie chcę się transportować tam na początek, tam trzeba gdzieś w prawo iść. Tylko żywieniowy, ale shopping ubraniowy jeszcze nie mam energii. No, no to, no to jeszcze musisz się pewnie chwilkę wykurować. A widząc, z jaką łatwością przychodzisz Prince of Persia, powinieneś nagrać poradnik, bo na pewno tego jeszcze nie ma. Trudno się nagrywa poradniki do takiej gry, wydaje mi się. No bo tutaj musisz dużo gameplayu tak zgrać, żeby ktoś, kto wiedział, gdzie ma przejść, musiałby obejrzeć, powiedzmy, z godzinę grania, nie? Jak ktoś gra. A co oznacza ta strzałka tutaj? Admarker. Co ona oznacza? Że jest zablokowane przejście, czy co? Chyba tak, nie? Kurwa! Chodź tutaj! Oj, nawet się nie złapałem nawet. Odito Ditori napisał, może ze tamtej strony, co strzałka idzie, to da się tylko dostać? Chyba tak. To jest takie drzwi w jedną stronę, jak w Soulsach, nie? Tak mi się zdaje. No dobra, tutaj skrót odblokowałem, ale nie przejdę też... Czekajcie, tutaj byłem... Odito Ditori napisał, pokaz mi, jak wodę ogarnęjesz. O Jezu, teraz ci tego nie pokażę, to musisz cofnąć się na tym, bo to tego ci nie pokażę już. Oj, dostałem coś. Insignia of Persepolis. Thank you very much. Najpierw musiałeś... bo nie mogłeś tego ruszyć bez tych dwóch, nie? Musiałeś wejść sobie i... rozwalić to tutaj z lewej strony, a później te z prawej. Odito Ditori napisał, mam otwarte te dwa. No, no to teraz, no to elegancko, teraz się przesuwasz, żeby to poszło tutaj troszkę tak. Cyk, cyk. Aha, jeszcze ten tutaj, nie? Bo ten się musi kręcić, nie? Czyli musisz to zrobić tak umiejętnie. O. Tak, cyk. Teraz cyk, cyk. Cyk, i on się chwyta, i to zjeżdża na dół, i tu masz otwarte. W dzisiejszym moim poradniku... Ale ja tam nie wyjdę, kurwa, tam nic nie ma. Odito Ditori napisał, o łosiu, przecież ta lewa porusza tylko tą środkową, jojojoj. No tak, środkową, środkową. A jak? Legenda do mapy, ale kurczę, ja nie wiem. No ja tam nie zejdę na dół, bo tamte przejście jest zamknięte, kurwa. Ta gra jest za mądra na mnie, wydaje mi się. Nie ma co się oszukiwać, tak...
Dobra, cofniemy się tutaj. Może tu jest jakieś przejście. Tak? To jest... Tutaj nie byłem, nie? Nie wiem, zgaduję, bo już nie wiem sam. Trudna jak cholera jest ta gra. Dobrze, że są poziomy trudności. Bo człowiek by się chyba zarąbał. Odito di Torri napisał, widać od razu, że się zarządzało na budowie. Dziękuję. Nie, to ja raczej ja byłem pomiatany na tej budowie. Aha, bo tu jest zamknięte, no i tu nie przejdę chyba. To jest jeden wielki chuj w dupie, że tak powiem, klasycznie. Nie wiem, tutaj może jakieś coś mam do odblokowania, co? Au! Ała. Ała! Kurwa! I umrę zaraz. Ej! Odito di Torri napisał, możesz sobie wlaczyć w opcjach ten tryb ze wskazówkami, ale to wtedy już się nie liczy. No wiem, bo tutaj... Ej, nie mogę wejść. To chyba nie mam jakiejś umiejętności, co? Dobra. Ale ja tam byłem jakoś, nie? Aha, ja byłem z drugiej strony po prostu, dobra. Chyba. Nie no, nie da się wyjść. Kurwa, jak to... Gdzie, jak tutaj ja byłem tutaj? Co tu się stało? Wystraszyłem się, że hej! A, tak, mogłem być z drugiej strony. No, byłem, no byłem. Mówiłem. Odito di Torri napisał, nie daj się podpuścić kobietom, pamiętaj, jesteś samcem. Włącz na chwilę, nikt nie zauważy. Nie no, włączę po streamie, żeby nie było, nie? Nie no, ja z ciekawości zobaczę sobie na YouTubku, nie? No czekaj, a co mi ten orzeł tutaj daje? Bo to była walka jakaś z bossem, czy coś? Interact. Prince, kurwa, jakieś... Zagadki. Nie, to jest zbyt trudna dla mnie. Odito di Torri napisał jeszcze, zwykli oszukista, poznij kiszak się wlaczy po YouTubach i powiesz, ze gra zdecydowanie za krotka x. Oszukista się włączy. Nie włączy się, nie włączy. Ta gra jest zbyt łatwa. Ta gra jest za łatwa po prostu. Nie no, ja tutaj byłem, więc bez sensu. Odito di Torri napisał, optymalny poziom od... Optymalny o... Poziom to ten drugi od dołu. Nie, jestem kurwa głupi, totalnie. Jest pewnie jakieś wejście, z którego nie skorzystałem. Albo tutaj po prostu muszę... gdzieś tutaj jest jakieś przejście dalej na górę, albo coś takiego, no bo ja nie wiem. Normalnie, że mocipią. Ła. Nie bij mnie, kurwa. Ła, ale boli. Oj jak boli, oj jak boli. Dobra, heaven. Haven.
Może tutaj na górze w sensie, nie? U tego typka tam trzeba było wejść do góry. Albo w lewo. Ja czegoś tutaj nie zrobiłem na przykład. Nie, tutaj nic nie ma. On chciał się złapać. O, o. Aha, on się zatrzyma, po prostu taka animacja. To jest ten dziad, którego się uczysz, tak? A tu jest na górze tabliczka. Kurwa! Jak tu? Co mam zrobić? W dół wydaje mi się, że trzeba jechać. I tam gdzieś jest taka kurwa winda, gdzieś się ta cię wprowadzi tu od dołu. Jest jakieś połączenie, wtedy sobie wychodzę z drugiej strony. Na 100% kurwa to jest ta winda. Nagle się okazuje, że tam jest jakaś ukryta wajcha. I nagle można tego. Go up, czekaj. W dół nie mogę, nie? Jeśli pan wie, że jest znudzony rozgrywą, trzeba zrobić sobie odpoczynek. Znudzony? Jestem zmęczony tym wszystkim, co my tutaj... Nie, bo to jest trochę gra na myślenie, nie? No ona jest męcząca, no bo tutaj trzeba trochę tą łepetyną ruszyć, nie? Człowiek się przy takich grach męczy, no. Moi drodzy, no nie oszukujmy się, no. A tutaj? Hopla! Ale ja tutaj wchodziłem z tej strony, kurwa. Tu też tak schodziłem, wchodziłem. Ja nie wiem. Au, ale dostałem strzała. Nie bij mnie. Nie, nie, nie wiem. Powiem wam szczerze, że już dzisiaj jest finito. Muszę znaleźć rozwiązanie. Napisał, a tu na górę nie wejdziesz. No nie. A tu coś jest, kurwa. Może tu coś jest. Wydaje mi się, że... Nie, z tego tutaj przeciwnika nie pokonam, nie? To jest najgorsze. Ta gra mnie rozjebuje totalnie, nie? Nie, dobra, wrócimy tutaj, zobaczymy, czy może tu... Może czegoś nie zrobiłem po prostu. Dobra, niech mnie zabije. Już nie chcę mi się... Niech mnie szybko transportuje, no. No weź i pokonaj. Szybko, szybko, ale tak mocniej uderz mnie. O. Dobra. A w ogóle ten game over to mogę jakoś lepiej zrobić, zaprojektować. Taki wydaje się, jakbym grał na jakimś kurwa automacie nad morzem. Jakbym w Street Fightera grał. Dobra, zejdziemy w dół. Nie, to nie tu. No może tam trzeba coś odblokować, może coś tam, nie wiem, kurwa już. Jak już tam nie wymyślę nic, to kończymy na dzisiaj, bo już mnie zmęczenie wzięło. Diabelskie. Albo tam na początku, ale tam też kurde, tam jest brama nawet na samym początku zamknięta i nawet ja się dalej nie cofnę, chociaż jest mapa, nie? No teraz ten śmieciuch tutaj.
Ale jebną mi. Ej, moje monety, moje kryształki. Może tutaj coś jest, nie? Kurwa, no nie wiem, no. Czemu mi wcześniej tego nie pokazywał wiadomości? To było wcześniej? Ja pierdolę. Nie było, nie? Siemka, Paweł. I've seen these trees along. No, no. There are many whack-whack trees across the citadel. Monika napisał błąd gry. Błąd gry. Programiści zjebali. Mówiłem, że oni wszystko popsują. Yes. Kamil. Kamil. Their roots are deep, nourished by the primordial athra that resonate. But now, the forest suffers. No nieźle. Audito, jesteś? Śpisz już? Poszedł spać. Nie ma go. Jak ja coś sam odkryję. Atra Search Unlocked. LTY. Trigger Bachman. Daniel Gauk. Co? LTY. I tarczę rozpierd... I teraz pójdziemy i rozjebiemy tego z tych toksyn. Nie wiem, co to oznacza, level ten. Nie wiem. Amulet. Dostałem nowe amulety. Ale mogę mieć tylko 3, nie? No. Be careful, Sargo. Stay a while. Thank you for the warning. All of the forest. Isn't it the curse that is the curse? Yeah, I see. Jakieś przekleństwo. Teraz. Okej. Aj, bo to się ładują, nie? Oła. Poszedł grać, aha. Oszukista jeden. A później bym się pytał, a jak to przeszedłem? Chyba wiem, co muszę zrobić. Tam jest przejście. Tam jest jakieś przejście, wnęka. Ale to nie z tej strony pewnie. Op, ho. Nie, nie uderzę tego tak. Muszę mieć jakąś broń. Tak, teraz to uruchomię i mi się kwiatek włączy. Ale czasowo pewnie. O, drzewo. Super. Szkoda, że nie mogę się transportować tylko, nie? I co, miałem iść spać i tyle z tego wyszło. Aha, bo to jest dobra. No.
nie zdążył. Dobra, odkrywamy. Dobrze, tych dusz się nie traci chociaż. Monika napisał, i tak byś nie usnął, bo by cię gryzło, gdzie dalej iść w grze. No bo to prawda, no. To prawda. Chyba każdy tak ma, nie? Nie, na pewno bym musiał sprawdzić na YouTubie albo coś, ale bym nie znalazł na 100%. Czekaj, tam jest coś na dole. A, miałem rację. Nie no, fajna gra, polecam. Fajnie się gra, przyjemna gra. Ach, Jezu, moi drodzy. Idziemy dalej. Oj, bo sidło! Ej, ser jakimiś kwiatami. A, on dobra, wiedziałem, że. Wiedziałem, że kupnie. Tymi kopniakami. Aha. I teraz w dupę! Ale to wyszło! No to jest dobre! A ta animacja była dobra! Jakby był weterynarzem i grzeba mu w dupie! Temu dzikowi. No to... O kurwa dobre. Ała. Ała, było blisko. Kurwa, ta scena była z tą dupą, była dobra. Aj. Jest. No fajnie.
Super, super, super gra. Bardzo mi się podoba. Muszę kolki nalać. Za Wojtka zdrowie. Za Wojtka donate'a w sumie. Przed koniec. Kurczę. Gra była po polsku, a teraz po angielsku, czy mi się wydaje? Tak, zaraz włączę, bo... Baudito mi tutaj grzeba w ustawieniach. Jest po polsku? Jest. A te strzały to kiedy je wezmę, kurde? Kurde bela. A, teraz będę miał łuk. Super. A to ja jestem. Tak trochę w Returnalu. Właśnie muszę Returnala przejść do końca. Menelaus's boat. What's going on? Dobra, jeszcze 15 minut i kończę, moi drodzy. Nie będę wam przedłużał też nocki. Łuk. Dacie się Y, by wypuścić strzały, celnie wycelować. Okej, to łatwe. Drzewko. A, bo tych... A, dobra, bo od drzewka dostaje 3 strzały dodatkowe, okej. Monika napisał, ja już uciekam, dobrej nocki. Trzymaj się, moja, dzięki, że wpadłaś. Do jutra w takim razie. Dobra, pierdolę ich. Co tu jest? Jakiś skarb? Na przykład mogę strzelić w górę? Nie, to nic nie da. Nie, tu muszę mieć jakąś umiejętność. Jakiś pieniążek. Tabliczka jakaś, objęcie Atry. Mogłem tam przejść dołem, ale... Ała, co to jest? Aha, on jest na górze i nie zejdzie już na dół. Przejść od początku. Hopla! Z drugiej strony uzupełni. Ale fart, że w locie to zrobiłem. Hopla, hopla. A nie, tutaj byłem. Co? Jak? Mogę się przenieść? Chyba jeszcze nie mogę, nie? O, plus 5 strzały. Zamienia niewielką ilość odniesionych obrażeń w Atrę. Okej, okay, musimy się cofnąć i... Nie wiem, czy iść górą, czy dołem. Dobra, pójdźmy górą. Ała. Zagapiłem się.
O nie. Jest, ja tu byłem? Nie byłem. Ała, ała. Dobra, idziemy w dół. Tutaj nic nie było. No, kurwa, weź ty przejdź tędy. Możecie iść w cholerę. Okej, tu se zapiszę. W razie czego. W sumie mógłbym sobie już coś upgrade'ować. Ale przejdziemy jeszcze, tu zobaczymy. Czekać walka z bossem czy coś? A nie, to jest ten mój ziomek. Menelaus isn't with me. We got separated. Why? It's strange. I encountered another version of myself. A warrior who looked just like me. What are you talking about? You are not welcome here. What was that? What? Some beast too scared to even show itself. That's what. Now where did it go? Good luck to you, Sargon. Try not to go. Okay. Okay. Nie. Tam pewnie jest jakiś uchwyt. Dobra, chuj. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj zakończymy i będziemy sobie kontynuować w środę, bo jutro będzie Elden Ring. Także trzymajcie się ciepło i widzimy się jutro o godzinie 20, jak zawsze. Także życzę wam miłej, udanej nocki i tak dalej, i tak dalej. Dobranocki, trzymajcie się, papatki.